Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza. Gościmy dziś doktora Piotra Napierałę. Witamy. Dzień dobry, cześć. Dziś będziemy analizować materiał pana Dylewskiego, Zbigniewa Dylewskiego, na temat tego, że tej wojny wygrać się nie da. Czyli dotyka on kwestii między innymi gospodarczych, ale nie tylko, Ukrainy i Rosji. I teza postawiona jest, choć nie jest ona tak od razu sformułowana, najpierw jest oczywiście poprzedzona różnymi tam danymi, że, no, że Rosja unika tych sankcji, chociaż też jest pewna sprzeczność tutaj w tym, co mówi pan Dylewski, to sobie za chwilę zobaczymy. I myślę, że to jest ciekawy materiał właśnie tutaj do tego naszego cyklu, chyba można tak powiedzieć. Ze względu na to, że ja widziałem, że ten materiał, który wymowę ma, przynajmniej ja tak oceniam, prorosyjską, że został szeroko udostępniony w tej takiej prorosyjskiej infosferze w Polsce i no, widziałem takie wręcz takie opinie, między innymi Magdalena Ziętek-Wielomska wrzuciła, pisząc, że to jest bardzo dobry materiał, trzeba obejrzeć. Ciekawe, czy ona byłaby w stanie ocenić, czy artykuł, czy materiał jest dobry. No właśnie, pytanie też, jakie kryterium oceny by zastosowała, tak? Bo no pytanie, czy tutaj podchodzi się merytorycznie, czy ideologicznie. Ten najgorzej jest, jak materiał ideologiczny udaje merytoryczny. I nie wiem, czy mamy w tym przypadku z tym do czynienia, to już niech każdy oceni. Witam wszystkich. Pozdrawiam i no i co, startujemy. No tutaj coś mi się zacięło. On się zaczyna, ten film się zaczyna taką właśnie tablicą rejestracyjną, tak? Tak, tylko może jeszcze raz będziemy musieli załadować. Czasem tak jest. Ukraina za 6 miesięcy. Czekamy, aż to się załaduje. Dzień dobry Państwu. Najpierw uwaga porządkowa. Nigdy nie wziąłem złotówki za głoszone przeze mnie poglądy. Poglądy są gospodarcze, a nie polityczne. Niewielka część z Państwa nie odróżnia polityki od gospodarki. Część nawet nie rozumie danych gospodarczych. A przecież kanał jest gospodarczy. No, kanał gospodarczy, ale dotyka też kwestii politycznych. Nie wiem, czy to tak się da odseparować całkowicie. Wyczuwam taką już, powiedzmy, takie działanie, no żeby tutaj, jeżeli będzie jakaś krytyka, to pewnie ci, którzy tego nie odróżniają, krytykują. Tak, znaczy on cytuje zazwyczaj dane ekonomiczne fachowe. Można mieć większe zastrzeżenia co do wniosków z politycznych obserwacji, na przykład jak pyta na przykład jak opinie ludzi o jakimś ustroju na przykład, czy o tym, czy jakiś kraj dobrze postępuje, bierze za oczywistość, jakby za fakt, a to jest tylko opinia na przykład. Takie rzeczy mu się niestety zdarzają. Ja mam wrażenie, że jak on mówi o tych krajach takich bardziej skromnych, które nie chcą być światową potęgą, to mówi generalnie lepiej. A jak wchodzi właśnie ta wielka polityka, no to...
Złośliwość rzeczy martwych dzisiaj się tutaj wzięła. Tak się, tak się zastanawiam, bo ja używam tego samego programu, może nie wyrzuciłeś dawnych nagrań, to znaczy nie opróżniłeś jakby tego skarbca tamtych dawnych. Czyli to może mieć wpływ, tak? Na takie ewentualnie to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo to wcześniej też był problem, jak się przygotowywaliśmy do... Ale zobaczymy, może się uda. Zobaczymy, teraz. Może się uda, jeżeli nie, no to sobie przełożymy, ale mam nadzieję, że będzie dobre. To oglądamy. I zawsze mówimy o gospodarce przez pryzmat danych. Proszę rozumieć gospodarkę, a nie jałowe dywagacje polityczne. Dziś chciałem z Państwem porozmawiać o Ukrainie za pół roku. Za pół roku. Jeszcze za pół roku. Przed nadejściem zimy. Ale wróćmy do początku. 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie. No, niektórzy mówią, że wybuchła w lutym 2014 roku, czyli sporo wcześniej, kiedy Rosjanie zajęli ukraiński Krym. Ale są i tacy, którzy upatrują początków w Euromajdanie. Euromajdan, czyli takie masowe manifestacje, które miały miejsce w Kijowie od listopada 2013 roku. Euromajdan był wielkim narodowym przebudzeniem narodu Ukrainy. Ale był też w istocie zamachem stanu. Pozbawił władzy legalnie wybranego prezydenta Janukowicza. I tutaj się pojawia też właśnie taki argument, który często jest używany w dyskusjach przez jakichś tam prorosyjskich internautów i tak dalej. Podkreślanie, i to też Putin podkreślał w rozmowie z Macronem, którą udostępnił ostatnio kanał Ciekawe Historie na polskim YouTubie, że ten Euromajdan był nielegalny, a legalny to był właśnie Janukowicz. Jak ty do tego się ustosunkowujesz? Czy to dla ciebie jest jakikolwiek argument? Znaczy sam fakt, że jakiś kraj uważa zmianę polityczną w innym kraju za nielegalną. Tam były kłótnie o proces wyborczy i tak dalej, to nie jest taki po prostu zamach stanu. No ale powiedzmy, że była radykalna zmiana polityczna. No dobrze, to tak to można określić. Ja bym nie nazwał tego zamachem stanu na pewno, ale radykalna zmiana polityczna, ona mogła kogoś niepokoić, tak. Ale żeby tak od razu sobie wchodzić za armią, bo przecież Rosja była sygnatariuszem różnych układów razem z Zachodem, wadliwych, kiepskich układów, właściwie obie strony najczęściej ich nie przestrzegały, zwłaszcza Rosja, ale Rosja lubi tam wybierać te takie nieliczne przykłady, gdzie coś tam się z czegoś wywiązała i potem dośpiewywać, że niby tak naprawdę nie przestrzegały obie strony tych układów wcześniejszych w regionie, ale chodzi o to, że sam pomysł, że Rosja uważa coś za nielegalne, to co, będzie teraz wszędzie wchodzić tam, gdzie uważa, że zmiana nastąpiła na nielegalny rząd, to kto jej dał takie prawo, żeby samorodnie tam wchodzić, samorzutnie, jako ona, jako Rosja? To raczej chyba grupa krajów powinna się tym zająć, nie? Tutaj pisze Mateusz Kopczyński, off-top, ale panie Krzysztofie, odwagi i powodzenia z radykalnymi hejterami, którzy atakują pana za przeformułowanie poglądów, wściekły kwik to tylko potwierdzenie obrania dobrego kierunku. Tak, oczywiście. Dzięki bardzo za te głosy wsparcia. I ja też myślę, że... Tu wracając do materiału, jeżeli mówimy o historii relacji ukraińsko-rosyjskich po 1991 roku, no to należałoby też wspomnieć o pomarańczowej rewolucji przecież, bo tam no już wtedy się zaczęła taka w 2004 roku ingerencja Rosji taka bardzo... No ale Krzysztofie, zobacz, my uważamy rząd Łukaszenki za nielegalny, prawda? Bo on cały czas fałszował wybory. I co, wchodzimy tam z wojskiem? No nie wchodzimy. Także co ma jedno do drugiego? No to byśmy zebralibyśmy konferencję międzynarodową, byśmy dumali nad tym. No to jest normalna reakcja, tak? Jeżeli nas to tak strasznie niepokoi. Tylko że my się nie boimy Łukaszenki, Rosjanie się boją Ukraińców. Więc z jakiegoś powodu. Myślą, że to może zarazić ich jakby ta demokracja. Okej. Momentami liczba protestujących dochodziła wówczas do 800 tysięcy osób, ale bardziej regularnie to było 50 do 200 tysięcy.
Protesty odbywały się głównie na zachodzie Ukrainy. Wschód w najlepszym razie pozostawał obojętny. Tutaj pokazuję mapę tamtych wystąpień. Euromajdan zaczął się w listopadzie 2013 roku i trwał do końca stycznia. Mapa tego za bardzo nie potwierdza, bo ciemnoróżowy też jest na wschodzie. Więc. 2014 roku. W zasadzie zmienił optykę postrzegania samych Ukraińców, ale obfitował w wydarzenia i śmierci, których do dzisiaj nikt nie wyjaśnił. I obrosły te śmierci w teorie spiskowe. Zginęło wówczas podobno 700 uczestników, nawet 780, chociaż oficjalne statystyki określają liczbę ofiar na 99 osób, tak zwana niebiańska sotnia, no taki symbol, sotnia. Zginęła tylko rzekomo setka uczestników, 3000 było rannych, do wielu ofiar strzelali snajperzy. Do dzisiaj tamtego Majdanu nie rozliczono. Ukraińcy spontanicznie chcieli stowarzyszenia z Unią Europejską. Strzelali snajperzy rządu Janukowycza, prorosyjskiego rządu. I co tutaj, co tu jest niejasnego dla pana Dylewskiego? No, stronnik Rosji, Janukowicz, strzelał do własnych obywateli. Nie za bardzo widzę tutaj, gdzie tu jest niby ta intryga cała, straszliwa, amerykańska, czy tam cokolwiek, jak zazwyczaj w tej kontekście pada. Tak, tak, zawsze się mówi o tym, że to było inspirowane, czy wręcz organizowane przez USA, ale czy była inspiracja? No pewnie jakaś tak, ale emocje, ocena Ukraińców, rządu Janukowycza i sytuacji, w jakiej wtedy się Ukraina znajdowała, była realna, tak, te emocje były realne, nie tylko emocje, po prostu chęć, wola pójścia w stronę zachodnią, a nie wschodnią. No jak ambasada amerykańska by mogła sobie gadać, co chce, natomiast musiały być to realne emocje, to nie jest jakaś republika bananowa, Ukraina to ogromny kraj, mający ponad 40 milionów mieszkańców i to jest niemożliwe, żeby amerykańska ambasada umiała rozruszać, że tak powiem, jak mówią Rosjanie, taki kraj, więc zmienić mu kierunek jakby, to jest niemożliwe. To są rzeczy z filmów, z Hollywoodu, a nie z realności, z realnego świata. No, czekam, aż to się włączy. No, spokojnie. Dzisiaj złośliwość rzeczy martwych się trochę nam tu utrudnia. No, liczę, że to się jeszcze raz może kliknę. Ukraińcy chcieli być częścią Europy i dzielić się z nią, jej dobrobytem. Ale wybrany legalnie prezydent Janukowicz. Wybrany legalnie, pamiętajmy. Wówczas odmówił podpisania dokumentu, bo Ukraina. Znaczy z tym legalnym wybraniem Janukowicza to też bym się zastanawiał, bo tam były pewne fałszerstwa wyborcze na wschodzie, czyli tam, gdzie właśnie Janukowicz dominował, to też nie jest wyjaśnione za bardzo, więc legalne jak legalne. No. Tutaj padnie bardzo ciekawe sformułowanie. Prezydent Janukowicz wówczas odmówił podpisania dokumentu. Dokumentu o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Tak, tak, ale Ukraina była związana gospodarczo z Rosją. Podpisanie umowy z Europą postawiłoby gospodarkę ukraińską zupełnie serio, mówię, nad przepaścią i uczyniłoby ją niewypłacalną. Ta teza bardzo mnie zdziwiła. Ja nie jestem ekspertem do spraw ekonomii, ale pierwszy raz słyszałem taki argument, że umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską postawiłaby stan gospodarki Ukrainy w jakiejś ruinie. Chyba ona i tak już nie była wtedy na jakimś wysokim poziomie, co później przecież Dylewski pokazuje, ale no, co to jest za argument? Znaczy to jest trochę dziwny argument, bo przepisów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest związany z Unią, trzeba przestrzegać dopiero handlując z Unią i to się tyczy handlu z Unią. Nie przypominam sobie, żeby Unia powodowała, że podpisując umowę handlową z nią, nie można handlować dalej z Rosją. No właśnie. To. Więc gdzie tu jest ta dychotomia taka fałszywa? Chyba, że tu jakiś szantaż może był rosyjski,
i Rosjanie, no tak, powiedzieli, że nie będziemy handlować. I zła wola Rosjan, nie? Więc o tym nie wspomniał pan Dylewski akurat. O tym nie wspomniał. No jest cały czas to domyślne, że Rosja ma prawo żądać, ma prawo straszyć. No nie ma prawa, po prostu, kropka. Ma prawo się zadumać, niepokoić, robić konferencje międzynarodowe z udziałem swoich kumpli, Chin nawet, ale nie ma prawa włazić, nie ma prawa szantażować. Wypłacono. W wyniku Euromajdanu prezydent Janukowicz został obalony i uciekł z Ukrainy. I to Euromajdan stanowił rzeczywisty początek obecnej wojny. Za Euromajdanem bardzo szybko nastąpiło ogłoszenie niepodległości przez Krym. Na Krymie najpierw obalono legalne władze, zrobiono taki Euromajdan, tyle że w drugą stronę. No sam się nie ogłosił, na Krym przyszły zielone ludziki, to jest zabawne. Oczywiście i już wcześniej dywersja antypaństwowa, no tak można powiedzieć, była na tym Krymie wprowadzana w życie przez Rosję. Tam trwała już od jakiegoś czasu operacja takiego politycznego przygotowania tego przejęcia. Krym jest dosyć specyficznym miejscem, bo tam mieszkają Tatarzy krymscy, oni Rosjan nie lubią, ale tam na tym półwyspie dominują Rosjanie. To jest jedyne miejsce, gdzie Rosjanie mogą zrobić, Rosja może przeprowadzić plebiscyt i mieć nadzieję na zwycięstwo. Nie tylko dzisiaj, kiedy już nawet poprzesuwało sobie Rosja te etnosy, pomieszała po swojemu, ale wtedy też Rosja, gdyby nawet nie wysłała zielonych ludzików, mogłaby mieć szansę wygrać taki plebiscyt, ale ona tak nie zrobiła. Ona przysłała te zielone ludziki, które wyparły wojska rządowe. No cóż, może trzeba by było jakieś zielone ludziki tam do nich posłać. A jest ciekawe, że pan Dylewski nie wspomina o tych zielonych ludzikach, nie przypominał sobie, nie. Ale jeszcze posłuchamy. No dziwne, że nie wspomina. No, już zawsze tutaj jakiś problem. Ale tam można ponad jeszcze... 80%, z tego ponad 96% ludności Krymu zadeklarowało chęć włączenia w struktury Rosji. 96% na Krymie chciało włączenia do Rosji. No i ta liczba też jest taka wątpliwa, bo jest, tak jak mówię, jest szansa, że większość by chciała, ale branie na serio tych danych oficjalnych rosyjskich, bo to jest troszkę tak, jak Łukaszenka czy Putin wygrywali wybory, ale wygraliby, ale dodawali sobie jeszcze trochę procentów, więc branie tego 90 kilka to się nie za bardzo dodaje, bo na przykład Tatarzy krymscy to była 1/5, o ile dobrze pamiętam, a oni nie lubią Rosji. Bo no tak, mają... może też zbojkotowano to referendum, ale to odnośnie tych dodawania sobie procent, to no jest to widać niebezpieczne, bo z tego dodawania sobie procent to... Chyba, że to wychodzi totalne fałszerstwo na przykład w 2020 roku ostatnio na Białorusi. Tak. No oczywiście, wiadomo, to jest samo w sobie karygodne, jakieś dodawanie sobie procentów. To no, u nas takie praktyki chciał wprowadzić Sławomir Mentzen ze swoimi prawyborami, ale nie do końca się udało chyba. Nieźle. Tak, no to dodawanie to jest wytwarzanie takiego nacisku psychologicznego i to i tak właśnie, kiedy i tak mają przewagę. Takie tworzenie wrażenia niedonieczności. Na Krymie chciało włączenia do Rosji. No powtórzenie nie oznacza, że jest właśnie prawdziwe. Mamy tutaj trochę rozbieżne dane. Według zachodnich danych Rosjan było 58%, a Ukraińców 24%, Tatarów 12%. A według danych rosyjskich Rosjan było 74%, a Ukraińców tylko 8%, Tatarów 16%. No nie ma żadnych etnicznych kryteriów do rozróżnienia, kto jest Ukraińcem, a kto Rosjaninem. Zróżnicowanie nas... Tutaj Prawo i Sprawiedliwy pyta o te Legnice i o Mentzena. Prostuję, to był taki trochę żart z mojej strony, bo w Legnicy doszło do oszustwa raczej lokalnego. Właśnie, nie twierdzę, że Mentzen tutaj...
celowo fałszował wyniki w Legnicy czy gdzie indziej, ale ogólnie po prostu te prawybory, jak wiecie, już mówiłem o tym bardzo dużo, były, no, sam ten zamysł był, uważam, nieuczciwy i mechanizm wpływania na wyniki poprzez jakieś różne takie układy, tam z koalicjantami konfederacyjnymi i tak dalej, to wszystko przypominało niestety standardy, pseudostandardy wschodnie. Rosjanie mają taką tendencję do uznawania Ukraińców, którzy mówią głównie lub przede wszystkim po rosyjsku, za Rosjan po prostu i oczywiście naginają statystyki. Jest taka zależność, no, rosyjski jest językiem międzynarodowym, ukraiński nie. W związku z tym to nie da się tak po prostu mówić, a tu mówisz w tym języku, a to ty jesteś taki, a ty mówisz w takim, to jesteś taki. Rosyjskim się posługuje lepiej niż ukraińskim bardzo wielu Ukraińców, którzy nienawidzą Rosji, ponieważ rosyjski jest językiem międzynarodowym, a ukraiński się nauczyli się w domu i tyle. Tak, i on jest im potrzebny do pracy, do handlu, do kontaktów międzynarodowych. Rosyjski jest jednym z 6 języków ONZ-u. Ukraiński jest językiem lokalnym o mniejszym znaczeniu niż polski. Więc także to porównywanie tak na jednym poziomie języka alfa, że tak powiem, na świecie, a rosyjski ma taką przestrzeń jak hiszpański, to jest mniej więcej taka siła międzynarodowa, to jest jeden z języków dominujących na globie, więc nie da się tak po prostu mówić, że ten mówi tak, a ten mówi, i to oznacza jakiś wybór tutaj etniczny. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Okej, to teraz. Kto jest Ukraińcem, a kto Rosjaninem. Zróżnicowanie następuje w wyniku deklaracji. Kim kto się czuje? Czujesz się Ukraińcem, więc jesteś Ukraińcem. Czujesz się Rosjaninem, więc jesteś Rosjaninem. Zachód mówił później o przesiedleniach, ale dzisiaj deklarowanych Ukraińców mieszka na Krymie co najwyżej 8%. Takie są statystyki. Parlament krymski już od dawna zdominowany był przez siły przyjazne Rosji. 85 na 100 deputowanych zagłosowało wówczas za niepodległością Krymu. No i co ważne, oficjalnie 12 tysięcy ukraińskich żołnierzy przeszło na stronę rosyjską, zdezerterowało 12 tysięcy tych żołnierzy ukraińskich. Potem Putin myślał, że tak samo chyba będzie w przypadku tego ataku 24 lutego ubiegłego roku. 21 marca prezydent Putin podpisał akt ratyfikacyjny traktatu o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej. 11 kwietnia parlament krymski przyjął nową konstytucję. Za uchwaleniem znowuż głosowało 88 ze 100 deputowanych. No i Republika Krymu stała się prawnym i demokratycznym państwem w składzie federacji. Jak to prawnym? No, czy to referendum było legalne? Bo tutaj mówił o Euromajdanie Dylewski, że nielegalny, a tutaj słyszymy, że prawny i demokratyczny. I mówi, że zrobili coś podobnego jak na Euromajdanie. Więc jak podobne, no to oba są chyba nielegalne według jego. To znaczy tak, pewne fragmenty jednych państw, jeżeli nie ma w konstytucji napisane, że nie mogą czegoś takiego zrobić, to zawsze mogą się oderwać i na przykład i przyłączyć do innego. To znaczy, jeżeli mamy sytuację pod tytułem na przykład, nie wiem, Śląsk ma ochotę zostać fragmentem Czech. My w konstytucji nie mamy napisane, że jest napisane, że jesteśmy krajem unitarnym, ale nie mamy napisane, że oni by nie mogli tego zrobić. Także to jest grząski grunt. To tutaj trudno to stwierdzić. Natomiast no tutaj jest to, co tu jest nieuczciwe ze strony Dylewskiego, to jest coś innego. Nieuczciwe z jego strony jest to, że on bierze rzeczywiście rejon, w którym dominowali zawsze Rosjanie, bo Krym został włączony jeszcze w ramach Związku Radzieckiego i te przetasowania między Rosją a Ukrainą, między rosyjską SRR i ukraińską SRR. No i w związku z tym tam zawsze dominowali Rosjanie. Ten rejon był wręcz kolonizowany przez Rosjan, dlatego że tam była baza floty czarnomorskiej i to nie można było tak tego, trzeba to było mieć w
na fest, nie, w ręku. Więc wiadomo, że to jest bardzo nietypowy rejon. Mówimy cały czas o rejonie, który jest generalnie rosyjski, no i tyle. No, to jakby niczego nie dowodzi, że cokolwiek jest legalne. Tutaj jest po prostu Rosjanie chcą do Rosji, bo chcą do Rosji, bo Rosja się zareklamowała, że jest ciekawsza, czy tam coś, czy chodźcie do nas. Albo oglądają propagandę rosyjską po prostu i też mają... Tak. Okej, to... Natomiast przedstawienie tego, że Ukraińcy chcieli zostać Rosjanami, no nie, no to są Rosjanie, którzy chcieli do Rosji. No. To jest nieuczciwe. Majdan wpłynął też na dwie republiki, na Ługańską i Doniecką. Do roku 2012 w całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu, jedynym językiem urzędowym był język ukraiński. Tyle, że występowały tak zwane języki regionalne. No i natychmiast po obaleniu Janukowicza Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę uchylającą prawo o językach regionalnych z 2012 roku, tak zwaną ustawę Kolesniczenki. I choć to nowe prawo nie weszło w życie, to przeciwnicy rewolucji na Majdanie odebrali to jako manifestację upokorzenia przez nowych przywódców kraju, jako pozbawienie ich podstawowych praw i zapowiedź dalszych represji ze strony banderowskich nowych władz, bo tak te władze w Kijowie były odbierane. No były odbierane, ale to już tak zapachniało Brownem. Ale właśnie, tak, co ty na ten temat sądzisz odnośnie tej ustawy, bo to był też bardzo często argument, który ja słyszałem na ten temat, że no tutaj ta Ukraina nie postępuje jednak uczciwie i daje jakiś pretekst do odłączenia się właśnie tych separatystycznych regionów. No, ustawa nie weszła w życie, mimo że nie weszła w życie, ponieważ były protesty i ponieważ był ten atak rosyjski, nie? Trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby Rosja trzymała się swoich spraw i pilnowała własnego nosa. Bardzo możliwe, że rząd w Kijowie by się wycofał z tego uchylenia tej ustawy. Znaczy, dopuściłby nadal rosyjski jako język regionalny. Zresztą sytuacja dosyć kuriozalna, ponieważ na Ukrainie nie da się po prostu wydekretować języka rosyjskiego. Tak jak mówiłem, to jest język ludzi wykształconych i on jest potrzebny po prostu, więc to jest jako drugi język, więc sytuacja dosyć kuriozalna. Było wzmożenie patriotyczne w Kijowie, chcieli dać trochę do zrozumienia, że Ukraina jest Ukrainą, a Rosja jest Rosją. Myślę, że w normalnej sytuacji wyszliby mieszkańcy Ługańska i Doniecka na ulicę i rząd w Kijowie by się normalnie cofnął i byśmy mieli do czynienia z w miarę normalną polityką wewnętrzną Ukrainy po prostu i tyle. Gdyby nie interwencja Rosji, tak? I nie interwencja Rosji, separatyzmu. Rosja po prostu wykorzystała tą okazję, no bo co, no mamy uwierzyć, że co, rząd w Kijowie by wysłał czołgi, bo ludzie się nie chcą zrezygnować z języka rosyjskiego w szkołach? No nie, no bądźmy poważni, tak. No, jeżeli chodzi jeszcze o te protesty, no to no właściwie to powiedziałem, to co chciałem powiedzieć. Tak. Tutaj Arkadiusz Majciak wszedł, witam serdecznie, pisze telewizja w realu odtąd, nie ma na YouTube, jest Sławek dla mnie, szkoda, że pana tam nie ma. No ja jestem na swoim kanale, etap w realu 24 został całkowicie już zakończony, to co teraz tam się dzieje, no cóż, jest według mnie przykre i ja się z tym absolutnie nie utożsamiam i odcinam się od tego. Mówiłem już to kilkukrotnie, ale nie zaszkodzi powtórzyć. Zapraszam po prostu do mnie na kanał i tutaj rozwijam ten kanał. Okej, to jedziemy dalej. No dzisiaj te... Niektórzy ludzie po 3 lata po tym, jak ja porzuciłem wsparcie dla PiSu, nadal nie uważają za PiS. Nie powstawały wszędzie na wschodzie Ukrainy antymajdany. Tu na mapie pokazuję siłę tych wystąpień. Wszędzie na wschodzie były antyeuromajdany. Siły ta mapa nie pokazuje, ona pokazuje, że co? Antymajdanowskie. Manifestacje z czasem przerodziły się w regularne działania zbrojne. Strzelano do siebie. 20 czerwca 2014 roku prezydent, wówczas już Petro Poroszenko, przedstawił 15 kroków politycznych mających na celu znalezienie politycznego rozstrzygnięcia konfliktu ukraińskiego. No to ale mamy, nie było... chciał zgody.
No tak. No właśnie, i tutaj też no, kwestia inspiracji tychże tego separatyzmu nie jest, myślę, wspomniana, znaczy nie jest wspomniana po prostu przez Dylewskiego. I znaczy on wspomina, ale się nad tym nie zatrzymuje, bo to zaburzałoby jego... Tak. Bo cały czas tutaj widzimy, on to jest dosyć sprytnie chyba jak na razie robione, taka lekka interpretacja tej całej historii troszkę w stronę jednak Rosji, a przynajmniej w stronę jakiegoś takiego symetryzmu, co jednak nie odpowiada prawdzie. Nie, dlatego że Ukraina, czy to mówiąca po rosyjsku, czy po ukraińsku, ma prawo rozwiązywać swoje sprawy przede wszystkim w ramach swojego kraju. Jeżeli jakieś inne kraje mają jakiekolwiek traktaty podpisane w sprawie regionu, to się zwołuje konferencja, nie włazi z armią. Po prostu i tyle. Podstawowa tutaj różnica. No, idziemy dalej. Przedstawił 15 kroków politycznych mających na celu znalezienie politycznego rozstrzygnięcia konfliktu ukraińskiego. Ale nie było odzewu rosyjskiej strony. Walki trwały. I walki rozgorzały na dobre. Ale rosyjskiej strony 17 lipca 2014 w strefie powietrznej konfliktu w rejonie miejscowości Chrabowe doszło do aktu zestrzelenia cywilnego samolotu pasażerskiego Malaysia Airlines. I było tam 298 osób na pokładzie. Nikt nie przeżył. Nikt nie przeżył, zestrzelono go. A odpowiedzialnością obarczono rosyjskich separatystów. Przez cały czas... No to też, się to też nie jest, to też nie jest prawda, bo obarczono, bo się mówi o tym, że to raczej separatyści w ogóle przede wszystkim... Dlaczego Kijów miał w ogóle problem z separatystami? Widzieliśmy, że te wystąpienia takie strasznie masowe, o których pisze Dylewski, no to są najwyżej w tych dwóch małych obwodach 10 tysięcy, tak? Czyli Kijów, jakby chciał, to by zgniótł, jakby chciał. I teraz problem polega całą z tą pierwszą wojną na Ukrainie, polega na tym, że ukraińskie wojsko myślało, że idzie walczyć z separatystami. Humory były bardzo dobre. We Wproście i w Newsweeku podpisywano, że są takie filmy, pisano, że są takie filmiki, gdzie ukraińscy żołnierze pisali tam, pokazywali te cornuto, tam te różne te i hasta la vista separatista, nie? I to w dobrych nastrojach. A się okazało, że jak oni pojechali tam na te rejony, to się okazało, że rakiety ze strony Rosji, czyli z drugiej strony granicy, biorą udział w konflikcie, a się wydawało, że Rosja nie bierze udziału w konflikcie. Tu jest ten numer, bo się często mówi, że Ukraińcy się kiepsko bronili, ale oni nie wiedzieli, z kim oni walczą, bo oni wymyśleli, że walczą z separatystami. Na walkę z separatystami to nawet ta skorumpowana ukraińska niezbyt dobra armia byłaby wystarczająca. Natomiast no, się okazało, że nie tylko są tam instruktorzy z Federacji Rosyjskiej, ale także, że baterie rakietowe z drugiej strony granicy biorą udział w tym konflikcie. To jest Czyli de facto już wtedy był tak, to jest atak na suwerenne państwo. Prawdopodobnie to takie, bo separatyści nie dysponowali raczej takim uzbrojeniem. To raczej właśnie Rosjanie zestrzelili wprost z terytorium Federacji ten samolot. I to tutaj też mam zdjęcie to i obarczenie w sumie separatystów, których ja nie popieram, ale obarczenie separatystów winą za to, co zrobiła raczej Federacja, czyli Putin i jego ludzie. Może bez kontaktu nawet z Putinem, po prostu coś leciało, to naruszenie, coś się tam pomyliło. A mogło tak być, ale to raczej nikt nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że to separatyści na pewno zestrzelili. Raczej się domniemuje, czy też a propos nie jest tutaj coś z tymi bateriami, które wspierały ich z Rosji, nie? I które niszczyły ukraińskie czołgi, tak żeby ukraińskie czołgi nie mogły zniszczyć wojsk separatystów. Jedziemy dalej. Rosja proponowała federalizację Ukrainy, a Ukraina odmawiała Rosji prawa wtrącania się w jej wewnętrzne sprawy. No, ten dialog bywał zabawny i dla każdego obserwatora było wiadomym, że dalszy ciąg nie rozegra się pokojowo, bo nie było woli dialogu ani ustępstw
z żadnej ze stron. Ale z jakiej racji Ukraina miała jakieś ustępstwa czynić? Z jakiej racji Ukraina miałaby robić ustępstwa wobec kogokolwiek, z wyjątkiem swoich separatystów, ukraińskich obywateli? Ukraina powinna rozmawiać z separatystami. Jeżeli tego nie chciała robić, to jest jej wewnętrzna sprawa. Nic do tego Rosjanom. Nic do tego Federacji Rosyjskiej. To jest kraj obok. Oni mogą współczuć z separatystami, mogą organizować dla nich jakieś tam zbiórki, mogą robić konferencje, jesteśmy zaniepokojeni, co Kijów, bla, 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 bla. To spoko, to jest normalna polityka międzynarodowa, ale to, że Rosja sama siebie zrobiła stroną w tym konflikcie, no to nie jest normalne. Marca 2014 roku Kongres Rady Europy potępił rosyjską aneksję Krymu. Potępił to włączenie Krymu. To samo nastąpiło 26 marca na forum Rady Europy Praw Człowieka ONZ. Tylko 42 państwa potępiły włączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej. 42. Zachodnie. Ale rezolucja nie była prawnie wiążąca. W czerwcu... No jak to interpretować? Bo tutaj też to zostało tak pokazane, że to tylko ten Zachód. Tak. Znaczy właśnie problem polega na tym, że to, co jest niefajne ze strony Rosji w przypadku Krymu, to nie jest to, że się zorganizował ten plebiscyt, tylko to, że te zielone ludziki tam zabezpieczały grunt i to pod ich wpływem było jeszcze większy procent, a jeszcze pewnie dofałszowano trochę więcej procent. To jest tutaj skandal. I rzeczywiście można było uwierzyć zupełnie wprost, że Krym chciałby zostać rosyjski i tyle. I niektóre kraje, które jakoś są takie zdystansowane do Zachodu, nie miały ochoty nad tym głosować. A jeżeli chodzi o ONZ, to nie wiem, czy pan Dylewski wie, ale żadne rezolucje ONZ-u nie są wiążące. ONZ to jest po prostu zebranie całego świata w jednym budynku w Nowym Jorku. ONZ nie ma jak wymóc czegokolwiek. ONZ może dawać rady i żadna jego rezolucja nie jest wiążąca, więc jak on tu mówi, ale rezolucja nie jest wiążąca, no to pokazuje, że właśnie on mówi tylko o ekonomii i o polityce nie ma większego pojęcia, tak? Właśnie o to chodzi, to może by było warto trzymać się rzeczywiście ekonomii, bo nie ma czegoś takiego jak wiążąca rezolucja ONZ-u, ponieważ ONZ nie ma takiej mocy. ONZ jest spotkaniem całego świata, on jest organizacją, która ma na celu dialog. Ona nie jest super państwem ani niczym takim, chociaż też rosyjska propaganda lubi to tak przedstawiać. Ale tak naprawdę w ONZ-cie państwa zachodnie bardzo często są przegłosowane. Na przykład Izrael tam rozjedzie jakiegoś jednego człowieka przez przypadek czołgiem. No to tak się niestety zdarza w Strefie Gazy czy tam gdzieś indziej. No i jest potępienie numer 157 na Izrael. Natomiast człowiek, który mordował dziesiątkami tysięcy własnych obywateli, jak Saddam Hussein, doczekał się tylko czterech potępień. Dlaczego? No dlatego, że trudniej jest to zrobić, no bo państwa arabskie go tam, sunnickie przynajmniej, go poprą, no to 44 państwa już miał po swojej stronie, nie? No dobra, odejmijmy te dwa szyickie. Więc... No pytanie, czy tutaj jest niewiedza, nie czy... Zrobić tak, żeby cały świat coś potępił, to jest trudno w ONZ-cie generalnie. Okej, idziemy dalej. W czerwcu 2014 roku Instytut Gallupa przeprowadził badania na terytorium Ukrainy już po włączeniu Krymu. I pytanie brzmiało, czy zdaniem ankietowanych referendum decydujące o przyłączeniu do Rosji było ważne? Tak pytał Instytut Gallupa. Twierdząco odpowiedziało ponad 80% ankietowanych, w tym ponad 93% Rosjan i ponad 68% Ukraińców. I prawie 74% było przekonanych, że przyłączenie do Rosji polepszy ich pozycję gospodarczą, bo Ukraina źle gospodarzyła. Oni przynajmniej w to wierzyli. Instytut Gallupa zrobił to badanie. Instytut Gallupa jest najstarszym instytutem badania opinii społecznej na świecie. Instytut Gallupa założony został w 1935 roku i zrobił to badanie już po włączeniu Krymu. No i tutaj mamy do czynienia z inną manipulacją, to znaczy
Mamy całkowite zaburzenie równowagi między Krymem a Donieckiem i Ługańskiem. Dlatego, że w Doniecku i Ługańsku no, były pewne wystąpienia przeciwko rządowi w Kijowie, ale generalnie rzecz biorąc to są tereny etnicznie ukraińskie. I to one generalnie, można powiedzieć, decydują o tym, że jest wojna. Tak? To one, a nie Krym. A tutaj mamy ciągle Krym, Krym i Krym. No Krym to jest półwysep, na którym mieszkają głównie Rosjanie. No to co mają powiedzieć na takie pytanie? No, no fajne, no matuszka Rosja, no to super, no, no atliczno, no fantastycznie. A no co mają powiedzieć? No poza tym jeszcze, co to jest za powiedzenie, czy było ważne spytać mieszkańca, czy było ważne? Co to w ogóle oznacza? To nie w ten sposób się odkreśla, czy było ważne, że się pyta ludzi o zdanie. W ten sposób. No to może na w Szwajcarii może, ale to poza tym nie ma takiego kraju, gdzie się to tak robi. No ale znaczy można zrobić referendum na zasadzie, czy chcesz być w Rosji, ale czy było ważne, czy było legalne? Takich referendum się raczej nie robi nigdzie. Referendum, chcą być w Rosji, dobra, ale po co w ten sposób w ogóle sprawę ujmować, nie? No. Może chodziło właśnie o potwierdzenie tej rosyjskiej wersji, nie wiem. Przewijamy trochę ten Krym, bo on Galupa, rzeczywiście bardzo dużo na ten temat Galupa mówi. Zależny od woli Rosji, to mi się tak nie wydaje raczej. Nie, ja tak sobie tak troszkę po użytym serio mówię. Ale no, sam zamysł jest rzeczywiście zastanawiający. Mamy mylenie decyzji co do tego, co by chcieli, z myleniem co do tego, co jest prawne. A to, co do tego, co jest prawne, to od tego są prawa narodów i umowy międzynarodowe i takie rzeczy, a nie no to tak jak to, że są mieszkańcy coś tam. To jakbym na przykład ja skrzyknął większość poznaniaków i powiedział, że my chcemy na przykład, nie wiem, należeć do Grecji, to mamy, prawdopodobnie dałoby się to zrobić, ale czy byśmy potem się zebrali jeszcze raz i powiedzieli, że to jest, no to i ta nasza decyzja jest legalna, tak, no to, że my to powiedzieliśmy, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co konstytucja mówi o takich decyzjach, a nie to, co my sobie tutaj wymyśliliśmy. To znaczy, nie możesz, nie, jeżeli masz 10 ludzi i razem się skrzykniecie, to co powie 7 z was, to robicie. Ale nie może też 7 powiedzieć, że to było słuszne. Interesy gospodarcze stron zaczęły się mocno rozjeżdżać. Większość słuszne, to nie jest to samo. Mylenie porządków. Interesy gospodarcze stron zaczęły się mocno rozjeżdżać. Ukraina płaciła Rosji preferencyjną cenę za gaz po 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Ale wskutek niewywiązywania się z płatności Rosja przywróciła regularne. No to wskutek niewywiązania się z płatności, dodajmy, że to pewnie też był element politycznego nacisku na Ukrainę, oczywiście. A nie tylko kwestia gospodarcza, że nie zapłacili rachunków. A poza tym nigdy się nie mówi, że boyfriend Putina, czyli Łukaszenka, płaci jeszcze dużo mniej. Na przykład w ogóle, więc to nie były preferencyjne ceny, tylko raczej Ukraina narzekała, że ma wysokie ceny. I cały czas narzekała, w dawnych czasach też. Za to reakcja Zachodu była wyciągnięciem do Ukrainy pomocnej dłoni. Popłynęły szerokim strumieniem pieniądze z Komisji Europejskiej, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Światowego, z Senatu i Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Dziesiątki miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Tutaj ten argument z pomocą dla Ukrainy będzie później używany przez Dylewskiego w taki sposób, że no Ukraina tyle dostała pieniędzy, a jednak nie potrafiła tym gospodarzyć, no i w ogóle nie rozwijała się gospodarczo od 2014 roku. No tak jakby to były bo normalne... Krym odkleił się od Ukrainy. Ukrainie Zachód pomagał, a na Rosję Zachód nakładał kolejne sankcje. Sankcje były dosyć bolesne i skuteczne. Tu widzimy kurs rubla już po aneksji Krymu. Zwracam uwagę na to, co mówi Zbigniew Dylewski. Sobie za chwilę przewiniemy gdzieś do 20 minuty, bo to no tak tu byśmy tu musieli 3 godziny siedzieć, a w dalszej części no, są takie po prostu dane
dane gospodarcze odnośnie Ukrainy, Rosji, także Polski, ale zapamiętamy sobie to, co powiedział o sankcjach, że sankcje są że są skuteczne, tak jest. Że działały, tak. Skuteczne i skuteczne. Że powiedzmy do 20 minuty około. No powiedzmy tutaj można. Jak ja kocham parytet siły nabywczej, który nic nie mówi. Od razu powiem, bo już dlaczego? Jak widzę. Dlatego, że parytet siły nabywczej nie mówi de facto o kondycji gospodarczej. Należy używać nominalnego GDP i powiem dlaczego. To jest stary numer, wszyscy miłośnicy Rosji i Chin używają PPP, czyli Purchasing Power Parity. Wszyscy używają parytetu siły nabywczej. Dlatego, że jeżeli mamy kraj pod tytułem na przykład Chiny i Chiny produkują na przykład całą swoją żywność same, tak? Czyli Chiny mają mały rynek wewnętrzny, jeżeli chodzi o takie bardziej rzeczy typu maszyny z zachodu czy coś, no to Chińczycy tego raczej nie kupią za dużo, bo ciułają tam oszczędności na szkołę, dla dzieciaków, dla jednego dziecka właściwie, bo nadal mają jedno, chociaż wolno już więcej. I na przykład to purchasing power parity to coś powie w odniesieniu do tego, że na przykład ty, Krzysztofie, idziesz do sklepu bo radziłem się ekonomistów, pytałem jak oni to, czy to ten mój instynkt jest dobry, potwierdzili mi, że jest, jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz żywność robioną w Polsce, jakieś tam serki Turek czy coś tam na przykład kupujesz, albo idziesz do fryzjera czy coś, u którego ja dzisiaj byłem, to purchasing power parity coś ci mówi, bo to jest odniesienie twoich zarobków do ceny. Ale no tak, siła nabywcza. Tak, ale tak nie można porównywać gospodarek ze sobą. To dlatego, że rozwój ekonomiczny jest rzeczą bezwzględną, a nie względną. Więc używanie względnej tutaj zasady, no nie może tak być. Po prostu to jest, jak masz na przykład Holendra, on zarabia 4 razy więcej od Polaka, tak? No może 3,5 razy więcej. Idzie, kupuje droższą holenderską gołdę, kupuje droższą holenderską czekoladę niż, albo niemiecką czekoladę, droższą niż w polskim sklepie, często dlatego, że jest więcej orzechów w tej samej marce Nussbeiser na przykład, więc on wydaje więcej, zostawia tam, czasem ma więcej orzechów, ale generalnie jest to, więc jest to dla jego portfela większe obciążenie. Ale to nie zmienia faktu, że Holandia, która produkuje Philipsy, produkuje różne fajne rzeczy, statki i tak dalej, że ona nie ma generalnie lepszej gospodarki niż Polska, tak? Więc to jest patrzenie tylko i wyłącznie na to, jak ludzie odczuwają swoim portfelem, a to nie jest miarodajne do patrzenia na całą kondycję gospodarki, bo to coś mówi co do takich rzeczy codziennych, małych, a to nie mówi co do tego, jak funkcjonuje ten kraj ekonomicznie w ogóle. To jest manipulacja. Powinno się podać obie i przede wszystkim nominalne. Jeżeli... Tak, ale to tutaj podaje Dylewski wcześniej te nominalne, tylko że nie będziemy się w to wgłębiać, no bo byśmy tu 3 godziny musieli siedzieć. Ale on zawsze lubi PPP, bo to zauważyłem u niego. Bardzo często to jest, że duże autokratyczne kraje z własnym rolnictwem, czyli Chiny i Rosja, zawsze będą w PPP wychodzić dobrze, bo to są właśnie duże kraje z własnym rolnictwem i najczęściej nie dające w ogóle dostępu do swojego rynku za bardzo cudzoziemcom. Więc granice są na samym końcu Europy, na szarym końcu. No muszą prowadzić wojnę, nie? Tu jeszcze pokazuję, jak wyprzedzamy Rosjan. Dzięki tamtym sankcjom. Oni zdołowali, a my odnieśliśmy korzyść. Nadarzyła się okazja i ich wyprzedziliśmy. Okazaliśmy się lepsi, bo Rosjanie pochylili się nad Krymem i wschodnią częścią Ukrainy i musieli za to zapłacić i zapłacili, a my odnieśliśmy sukces. Tutaj pisze Agnieszka Sztachelska. Młodzi jesteście i pewnych spraw nie rozumiecie. Porozmawiajmy o Stanach Zjednoczonych. Co oni robili po drugiej wojnie? Cokolwiek oni by nie robili, to tutaj się skupiamy na Rosji i na Ukrainie i cokolwiek by oni nie robili, nie wpływa na to, że moralnie oceniamy
źle, bardzo źle to, co robi Rosja. Rosja popełnia zbrodnie, Rosja popełnia rzeczy w cywilizowanym świecie absolutnie nieakceptowalne i to jest taki whataboutism. Tak? A zobacz, co tam, a co u sąsiada, tutaj żony bijesz, a zobacz, a tam kwiatek spadł. Tak, często się zapomina, że jak Amerykanie mają swoje za uszami, na przykład interwencja w Grenadzie jest dziwna, jest kilka interwencji dziwnych, ale zasadniczo Amerykanie na przykład jak weszli do Iraku, to oni tam weszli jako strona rozjemcza wojny domowej między Husajnem a Kurdami i szyitami, których tępił Husajn. A nie jako strona numer dwa, tylko jako strona numer trzy, jako rozjemca, jako ten, co kończy wojnę, tak? Coś takiego. Natomiast Rosja nie wchodzi do Ukrainy jako rozjemca, tak? Który decyduje się opowiedzieć po jednej stronie, tylko Rosja w ogóle sponsoruje tych separatystów, z którymi dawno już by ich nie było, gdyby albo by się Kijów z nimi dogadał, albo ich pokonał, gdyby nie Rosja. Więc to można by porównać z tym, jakby Husajn nie mógł zwalczyć wszystkich Kurdów i szyitów, bo ich wspierali Amerykanie materiałowo, coś takiego. To po prostu niezrozumienie różnicy między inwazją i interwencją. Interwencja to jest, żeby ta wojna się wreszcie skończyła, a inwazja to jest branie udziału w wojnie. I Rosja, to co robi Rosja, to ona bierze udział w wojnie przeciwko Kijowowi. Natomiast Amerykanie zasadniczo, zazwyczaj, mówię zazwyczaj, bo różne były interwencje amerykańskie, jest stroną rozjemczą. Sami sobie przyznali rolę arbitra, okej, to jest kontrowersyjne, ale tego się nie da porównać z tym, co wyprawia Rosja. Idziemy dalej. Tutaj przepraszam za te przerwy Państwa, ale... Dzisiaj złośliwość techniczna, rzeczy martwych i trochę Powali, mi się tu zacina. A my odnieśliśmy korzyść. Nadarzyła się okazja i ich wyprzedziliśmy. Okazaliśmy się lepsi, bo Rosjanie pochylili się nad Krymem i wschodnią częścią Ukrainy i musieli za to zapłacić i zapłacili. Ja zawsze, trochę mi się dziwię, że nasze PPP nawet zestawienie krajów miałoby być niby tylko trochę większe niż rosyjskie. Zawsze nam się, na przykład jeżeli nominalne nam się zazwyczaj oblicza, u nas to było zawsze 17-18 tysięcy, tam raczej do takich sum to chodziło, no czasami tam 14, tam i tego typu nam jest ten przeskok od nominalnego do tej sumy wyższej, która jest PPP, a Rosja to zawsze gdzieś tam przeskakuje od 9 do 11 raczej, więc że my jesteśmy tak blisko na tym wykresie Rosji, to też mi się wydaje trochę dziwne, no ale powiedzmy, że tutaj byśmy musieli to sprawdzać. Ale też nie jestem tak za tym, żeby tak wszystko... Ukraina jest ostatnia w Europie. Tak, Ukraina jest najbiedniejszym krajem w Europie, to prawda. Wynika to stąd, że kraje rozgrabiają oligarchowie, bardzo często w kontrzaktach z Rosjanami, bardzo często monopoliści totalni, mafiozi. Nie mieliśmy do czynienia z krajem, który się normalnie rozwijał i jest to czynnik kulturowy. Zresztą w Rosji... Rosja się rozwija dlatego, że przede wszystkim ma co marnować i ma więcej zasobów naturalnych i takie różne inne fajne rzeczy, natomiast do marnowania i do urządzenia tych swoich bandytów. Natomiast taki Leonid Kuczma czy inny Janukowicz, oni no nie za bardzo mieli tyle tortu do podziału, tak? Można tak powiedzieć. Ale zasadniczo ani Rosja, ani Ukraina nie są krajami, które się normalnie rozwijają. To są kraje, w których panowała oligarchia. Czyli krótko mówiąc, jakbyś ty, Krzysztofie, chciał zarówno na Ukrainie Kuczmy albo Janukowycza założyć firmę i byś przeszedł jakiś tam pułap i zaczął sprzedawać, nie wiem, tam telewizory i zaczęłoby to zagrażać interesowi kumpla Kuczmy, Janukowicza czy Putina, bo to działa w obu państwach, to przychodzą smutni panowie i ci demolują sklep. Po prostu. Tak działa oligarchia, bo ludzie często myślą, że oligarchia no to jest po prostu duzi biznesmeni. Nie,
Wyobraźmy sobie Kulczyka z czołgami, no coś takiego. No właśnie, taki, który, no to jest styk polityki, biznesu i jeszcze grup przestępczych. Tak, tak? U nas mówiono, że Gudzowaty się zbliżał do tej roli tam kiedyś, nie? Ale no. Okej, idziemy dalej. A to się tylko zbliża. Za Białorusią, za Północną Macedonią, za Bośnią i Hercegowiną, za Albanią, Mołdawią. Ukraina jest na końcu. I wypisz, wymaluj identyczna sytuacja w wartościach nominalnych. Ukraina zajmuje ostatnie miejsce w Europie. Po 30 latach przemian. Jakich przemian? Bzdura. Jakich przemian? Wszystko rozgrabione przez oligarchów. Jakich przemian? To już prędzej w Rosji były przemiany, bo w Rosji Rosjanie sobie zrobili rzeczywiście eksperyment wolnorynkowy za Jelcyna i Gajdara, który niestety przyniósł owoce dopiero za Putina. I Putin sobie ten sukces przywłaszczył. I totalne zapomnienie o tej różnicy, że na Ukrainie zawsze było tylko grabienie, oligarchia, grabienie. Tam nie było żadnych reform. Natomiast w Rosji... Kleptokracja. Tak. Natomiast w Rosji rzeczywiście były reformy, tylko one niestety dały owoce za czasów, kiedy już był ten cały dyktator Putin, nie? Właśnie to jest ten problem. I dlatego Rosjanie patrzą sobie na Ukrainę i widzą, że nam jest trochę lepiej. Coś tam jest z tym Putinem. No Putin oczywiście przedstawia ten sukces jako własny, ale on jest właśnie reformy Jelcyna i Gajdara, a nawet jeszcze tak to odwrócił tą całą sytuację, że Gajdar i Jelcyn popsuli Rosję i dopiero naprawił ją Putin. I Rosjanie w to święcie wierzą, no ale Dylewski mógłby nie wierzyć. Nie? Jest Polakiem i ma dostęp do wszelkich danych, nie musi się zdawać na propagandę rosyjską, ale z jakiegoś powodu nawet nie podejmuje tego. I mi się wydaje, że on to po prostu jest dzieckiem, jeżeli chodzi o politykę. Że on się zna na ekonomii, ale nie rozumie tego, no, że po prostu na Ukrainie żadnych reform de facto nie było, że to Rosja jest raczej krajem, w którym były reformy. Nie rozumie też, albo udaje, że nie rozumie, że małe kraje typu Albania, no to wiesz, ty i twoje osiedle, tak? Ty mieszkasz w Warszawie, tak? Mm. Tak? Jaka dzielnica? Jestem sąsiadem pana prezesa Kaczyńskiego, Żoliborz. A, Żoliborz. No, byś namówił na przykład, no, Żoliborz ma pieniądze, więc byś namówił 1/4 Żoliborza, to i byście przyjechali z każdego roku do Albanii na wakacje. Albania jest poradziła sobie natychmiast z kryzysem ekonomicznym. Natomiast no, Ukraina jest wielkim krajem, no to małe i duże kraje nie mają takich samych, tego typu zestawienia nie mają żadnego sensu, ponieważ wystarczy splunąć, żeby podreperować gospodarkę takiej Albanii. Nic nie trzeba zrobić nawet. No, zbudować im jedną drogę, żeby nie były dziurawe, bo Albanijczycy mają dziurawe drogi zawsze. I to już, i ona jest już wydźwignięta. Więc często te statystyki, po prostu statystyki krajów, które mają tyle mieszkańców, co mniej niż stolica albo jakieś pośrednie miasto dużego kraju, no to są kłamliwe po prostu głupoty. No. To nie da się porównać kraju, który ma 1000 mieszkańców z krajem, który ma 1 000 000 mieszkańców. No, to są takie absurdalne zupełnie rzeczy. Dlatego jest na końcu. Musi tak być. Ukraina nie potrafiła gospodarować. Nie potrafiła. No nie potrafiła obalić oligarchów. Rosja i Ukraina idą w łeb w łeb. Oba państwa ostatnie w Europie. Państwa siostrzane. Czy ktoś naprawdę wierzy, że w roku 2021 z ostatniego miejsca w tabeli ten kraj awansuje do środka państw nieskorumpowanych? Czy ktoś naprawdę wierzy, że korupcję można wykorzenić z dnia na dzień? Nie z dnia na dzień, nie, ale nie, trzeba to robić. Nikt nie wierzy. Zachód też nie wierzy. Bo nigdy wcześniej nie dał po temu okazji. A tu jeszcze percepcja korupcji, czyli ta korupcja publiczna i sytuacja identyczna. To, co państwowe, to jest niczyje i można się na tym uwłaszczać. Ukraina na końcu zestawienia, na końcu Europy. Cóż, nie posmarujesz, nie pojedziesz. To bardzo możliwe, dlatego że Putin pozwalał
na korupcję tylko swoim kumplom, a innym zabraniał. Natomiast na Ukrainie była totalny chaos i w związku z tym ukraińscy oligarchowie sami między sobą ustalali, co kto grabi. Więc tak, tak było. Tylko problem polega na tym, że totalnie jest tutaj niewzięcie pod uwagę tego, że co się wydarzyło w związku z Zełenskim, to znaczy, że Zełenski wspiął się na grzbiecie jednego z tych bandytów, oligarchów, po czym zrobił to, co powinno się robić z bandytami, czyli wykorzystać i zdradzić, bo bandzior też wykorzysta i zdradzi, więc czemu nie zrobić tego samego? Trzeba być szybszym. Tak, więc on wspiął się na największym z tych potworów, oligarchów, po czym go kopnął w tyłek. I to jest kompletnie tutaj nie wzięte pod uwagę, bo na pewno na Ukrainie jest już mniejsza korupcja obecnie niż była wcześniej, właśnie ze względu na to, że oligarchowie są trzymani na dystans w większości. Czyli w ogóle jest śmieszna sytuacja, bo zobacz, czy demokracja ukraińska, czy dyktatura rosyjska, skutek jest troszkę podobny. Putin się wziął za oligarchów, których nie lubił, więc ograniczył oligarchię, a Zełenski ogranicza wszystkich oligarchów, więc myślę, że obecnie to by mogło nawet wyjść, że na Ukrainie jest trochę lepiej. Ale to też jest proces z tą korupcją. Ale windowane jest do góry wskaźnikami. No cóż, tak to jest szara strefa. PKB. Wskaźnik rozwoju społecznego. Znowuż końcówkę Europy. Ukrainy nikt w ten róg nie wepchał. Składa się na to 30 lat rozwoju po rozpadzie ZSRR. Oligarchowie. 30 lat rozkładu państwa dobrze rozwiniętego, bo przecież żyło się na... Między innymi powiązani z Rosją oligarchowie łupili Ukrainę. Ukraina była łupiona przez Rosję w pewnym sensie, tylko nie bezpośrednio z Kremla, tak jak teraz, tylko bo teraz przecież żołnierze rosyjscy też rabują na Ukrainie. Kradną nawet miksery i tak dalej. Tak. Nie martw się sankcjami, mikser zdobyłem w ukraińskim domu. Tak. No więc, i tam w ogóle kuriozalne sceny, nie? Że rosyjscy żołnierze mówią, że mają ochotę na Ukrainki i rosyjskie dziewczyny im mówią, dobra, tylko żadnych syfów nie przywieź. Nie? Takie rzeczy, to mamy z tym do czynienia. No to kradzież to jest w ogóle bytka w porównaniu z tym, ale chodzi o to, że Rosja już wcześniej grabiła Ukrainę, tylko to było przez te powiązania z tymi lipnymi oligarchami. I oni te powiązania próbowała i przecież totalnie jest to ominięte w tej historii Ukrainy na wesoło, którą tutaj widzimy. To przecież Tymoszenko poszła do więzienia dlatego właśnie, że próbowała odciąć sektor energetyczny ukraiński od rosyjskiego, tak żeby on nie reagował na to, co chce Kreml, tylko był niezależny. I się okazało, że ona jest zdrajczynią i musi iść do więzienia, nie? I że to ona nakradła. A to ona właśnie próbowała przeciąć te rzeczy. Prawdopodobnie, żeby to się w ogóle dało zrobić, sojusz z niektórymi z tych oligarchów i pewnie trochę nagięła prawo, ale chciała dobrze. Nie? Tylko to jest kompletnie tutaj pominięte, nie? Ta próba oderwania się. Państwa Europy w piłce nożnej, a jednak wszystko poszło na marne. Zmarnowane 3 długie dekady. Ten dramat zaczął się już po odzyskaniu. I ani słowo nie pada po oligarcha. No właśnie, nic nie powiedział chyba, ani nie wiem, czy może raz. Totalne ignorowanie warstwy kulturowej, tego jak społeczeństwo wygląda, jest częstą przypadłością ekonomiczną, ekonomistów. Oni nie rozumieją kultury, nie rozumieją, że muszą wziąć pod uwagę nie to, czy naród ma ilu bezrobotnych, ale jeszcze, czy na przykład bycie bezrobotnym jest fajne, czy niefajne w tym kraju. Czy jest to dobrze widziane, czy źle. Tych rzeczy kompletnie nie biorą pod uwagę. Czy jest oligarchia, czy nie. A tych rzeczy na tych statystykach, no to tak średnio. No, te oba kraje pod tym względem są podobne. Bo statystyki nie mówią wszystkiego. Nie można tylko redukować do statystyk obrazu świata. One mają jakąś funkcję istotną, bardzo pomocniczą. Tak. Znaczy czasem istotną, czasem może pomocniczą w ustalaniu obrazu rzeczywistości, ale tak jak powiedziałem, taki redukcjonizm statystyczny no, prowadzi czasem do dziwnych wniosków. Znaczy ja bym ominął w ogóle tekst memorandum budapeszteńskiego, dlatego że te rzeczy nie mają zupełnie dla nikogo znaczenia, bo to są stare ustalenia, które bazują na ułożeniu się z Rosjanami o strefy wpływów,
które bazują na tym, co zrobić z arsenałem nuklearnym Ukraińców. Ukraińcy, często się mówi taką bajeczkę, że Ukraińcy mieli, byli trzecią potęgą atomową, no i w związku z tym oni w zamian za jakieś tam gwarancje bezpieczeństwa, to my ewentualnie zrezygnujemy z tego. A prawda jest taka, że Ukraina nie miała możliwości technicznych zajmowania się tym arsenałem nuklearnym, który dostała jako część ZSRR, i oni się musieli tego pozbyć. Oni by nie mogli, to byłoby, zniszczałoby, a zanim by zniszczało i nie było nie do użytku, to jeszcze by jacyś terroryści mogli to sobie kraść w tą i w tamtą. I zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone się martwiły, że zajdzie to z tymi terrorystami, a Ukraińcy, wiedząc, że mają nic, bo mają szmelc, to znaczy mają coś, co jest jeszcze dobre, ale zaraz to będzie szmelc, bo nie mamy jak tego konserwować i jak się tym zajmować, bo cały ten mind, cały ten mind robienia, to, tym, tak, to zajmowania Rosja. Tym był w Rosji, tak. To jest tak samo, jak na przykład Rosjanie dzisiaj mają problem z Bajkonurem, bo on jest przecież to od Kazachstanu są zależni częściowo z badaniami kosmicznymi. No, to nie jest tak, że ten rozpad Związku Radzieckiego jest bez konsekwencji. No, on ma, nie, konsekwencje, więc jest poszatkowane są te wszystkie kanały techniczne. No ale więc, więc Ukraińcy, mając do wyboru mieć coś, co się zaraz obróci w niwecz, bo oni nie mają jak tego konserwować, a dostać jakieś tam gwarancje bezpieczeństwa jakiekolwiek, to dla nich to był dobry deal. A często się mówi, że to był zły deal. A to był bardzo dobry deal, bo oni dostawali coś za nic. Tutaj jednak myślę, że to jest istotne, że on o tym mówi, bo pada bardzo ważne sformułowanie, że gwarancjom zachodnim nie można ufać. I to jest rozpowszechnione. A rosyjskim można? Właśnie to jest dziwne, że... To zaraz posłuchamy, co on tu mówi na ten temat. Przypomnijmy sobie memorandum budapesztańskie w 1994 roku. Oddali broń atomową bez jakichkolwiek gwarancji. Nie mieli kontroli operacyjnej, ale fizycznie broń była na ich terytorium. O, nie mieli oddali kontroli operacyjnej, właśnie. Bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent Francji zwracał im na to uwagę, ale Ukraińcy wiedzieli lepiej. Mój komentarz. Prawda, Chirac zwracał na to uwagę, ale... Tyle są warte zachodnie gwarancje bezpieczeństwa. Zachód udzielił słownych gwarancji. No to tutaj jest niebezpieczne takie gadanie, bo to wprost prowadzi, jeżeli mówimy o jakichś informacjach zawartych właśnie w polskiej infosferze, jakby to powiedział Leszek S., no, to jest moim zdaniem poddawanie wątpliwość naszego sojuszu, tak, z NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Ale I dlaczego on nie powiedział o wschodzie? No skoro tutaj też Rosja przecież to gwarantowała. Tylko mówi, zachodnie gwarancje nic nie znaczą. A co ze wschodnimi gwarancjami? Znaczy nie, nawet nie zachodnie, tylko amerykańskie, to po pierwsze. A po drugie mamy tutaj Clintona, mamy Krawczuka, no i mamy też Jelcyna. No i co? Jelcyn to co tutaj jest? Słoń w menażerii, którego nie ma? O co tu chodzi? Przecież też są z jego strony gwarancje, tak? Więc co robią obecnie Rosjanie, wtrącając się w sprawy wewnętrzne Ukrainy? Nie? Kogo tutaj nie należy nigdy, komu tutaj nie należy nigdy wierzyć? A zachodnie gwarancje, proszę bardzo, pięknie działają, dlatego że Ukraina nawet nie jest w NATO, a i tak jest wspierana. Także fantastycznie. No bezpieczeństwa. I została Ukraina z ręką w nocniku. No nie, no właśnie mówię, że oni by nie mieli jak konserwować tej broni, bo on mówi tutaj kontroli operacyjnej, ale on powinien także powiedzieć o technicznych walorach. Nie? W Krymu utrzymywał się stan napięcia. Obie strony niby pogodziły się ze zmianą statutu Krymu. Rosja żyła z sankcjami Zachodu. Zachęcam do przejrzenia stanu literatury na temat działania sankcji. Na Zachodzie piszą, że dzięki sankcjom Rosja rozwinęła swoje rolnictwo. Tu Państwu pokazuję literaturę. I zrobiła to nie łamiąc procedur WTO, czyli Światowej Organizacji Handlu. Czy to Rosja straciła, czy Zachód i Polska, przed którą zamknięte zostały rosyjskie rynki?
Rosja, my się po prostu przestawiliśmy, jeśli chodzi o... Natomiast Niemcy policzyli straty swojej gospodarki i wyszło im 3% PKB. Proszę Państwa, sankcje uderzają w obie musieli zadbać o własne rolnictwo w takiej sytuacji, to oni to musieli zrobić. Rozwinęli rolnictwo, bo nie mieli innego wyjścia. To nie wiem, gdzie tutaj jest jakikolwiek sukces czy zasługa. No po prostu jest to dostosowanie się do świata. To tak samo jak ty powiedziałeś teraz, Krzysztofie, o tym, że myśmy dobrali sobie innych kontrahentów. No też się dostosowaliśmy do świata, tak? Tak, oczywiście tutaj jest zależność Rosji od Chin, jakaś oczywiście rosnąca jak najbardziej, tak, natomiast no i co z tego niby wynika? Chińczycy obecnie zamiast stanąć murem za Rosją, a tacy byli kumple, to działają na rzecz pokoju, a nawet tak samo jak Francja, i Stany Zjednoczone, Chiny powiedziały Rosjanom, że absolutnie nie mogą użyć broni atomowej, która by rozstrzygnęła tę wojnę. Więc gdzie tu? No tak, ale wiesz, ja tu patrzę z punktu widzenia wojskowego, tam już tam pal 6, tak, to wiadomo, że to jest strzeleństwo, nie? Ale Chiny miały wspierać Rosję i co? Chiny generalnie robią mniej więcej to samo, co Francja, czyli próbują doprowadzić do jakiegoś tam pokoju. Nie? I to nie jest to, na co się Chiny i Rosja umawiały. Nie widzimy chińskiej broni w rosyjskich arsenałach. Na pewno jedzenie dostarczają Rosji, bo to można zawsze, to nie jest problem, prawda? O pomocy Zachodu dla Ukrainy pewnie nie będzie, ale to też musimy jeszcze na końcu, jak to wygląda, bo to warto porównać pomoc Chin dla Rosji z pomocą Zachodu dla Ukrainy, ale to więc ta pomoc Chin dla Rosji jest bardzo taka ostrożna, taka bardzo taka, żeby ta Rosja się zaczęła zachowywać, żeby ta Rosja raczej się dogadała, a nie żeby my tu Chińczycy jesteśmy z wami. Nie? Nie za bardzo. To raczej Indie się zaczęły wahać, czy tak nie zrobić, ale też chyba nie ostatecznie. Henno Hydrze pisze tutaj, że rynek rosyjski stracony i brak alternatyw. No trudno, rynek rosyjski po prostu nie może być dla nas dostępny, bo jakiekolwiek w tej chwili powiązania gospodarcze z Rosją sprawiają, że po prostu Rosja może jakoś nas szantażować, wpływać. Ale jaki brak alternatyw? Przecież Rosjanie są biednym narodem. Ich zdolności kupowania towarów z zewnątrz są niewielkie stosunkowo. Znacznie więcej nam zapłacą kraje zachodniej Europy. Po prostu mają więcej pieniędzy. Nie kumam w ogóle tego. Rosja ma gospodarkę wielkości nowojorskiej albo włoskiej. To jest jakieś pomieszanie pojęć chyba. To jest na zasadzie, że kiedy ludzie, którzy wieszczą, że Zachód wymięka generalnie i na tym się próbują koncentrować i to wykazać, to nagle Rosja jest podawana na przykład liczba ludności w Rosji. A kiedy Rosja ma być ta niegroźna, to się pokazuje jej wielkości gospodarki. Czyli że jak takie Włochy mogą, bo Włochy i Rosja to podobna wielkość gospodarki. Jak takie Włochy mogą zagrozić światu, prawda? A kiedy jest mowa, że ten rynek taki ważny, to jest pokazany, że jest 140 milionów biednych ludzi. No, to zapomniawszy dodać, że biednych, więc nie zapłacą biednych. Z strony. W nas też. Dlatego tumanieni jesteśmy narracją, że Rosja już się przewraca. A Rosja normalnie żyje. Normalnie. Znaczy Rosja sobie radzi na takim podstawowym poziomie, że właśnie rolniczo i tak dalej, tak. Natomiast na przykład nie można wykorzystać nowocześniejszego sprzętu wojskowego, ponieważ on zawierał komponenty zachodnie. I to jest wprost widać, prawda? Nie działają systemy bankowe i tak dalej. Trzeba wszystko robić, kasa do rąsi, rąsia do rąsi. Rosja nie może najbogatszym krajom świata poza Chinami niczego sprzedawać. No ciężko to, znaczy Chiny nie są bogate, ale w skali są tak wielkie, że powiedzmy, że to jest jedna z wiodących gospodarek, tak? No przecież więc... rynek zachodni, co sam Dylewski pokazywał w innym materiale, dla Rosji jest kluczowy, no bo większość obrotu przecież jakiegoś, nie wiem, no, jakiś rozwój Rosji, jeśli chodzi o geografię,
no to jest po prostu Zachód, tak? Zachodnia Rosja jest, nie da się nawet porównać rozwinięcia Zachodu a Wschodu Rosji i w związku z tym chociażby nawet na taki chłopski rozum można stwierdzić, że zamknięcie zachodnich rynków to nie jest taki hop-siup, przyłączenie się nagle na chiński. No na przykład ten rurociąg Siła Syberii na przykład, tak? No to przecież to jest żart. To miało być jakaś alternatywa do tych Nord Streamów, no przecież to jest śmiech na sali. To w ogóle nie działa, to w ogóle nie jest ta skala, o której się mówiło przecinając stęgi, jak tam Xi Jinping się produkował z Putinem. To tutaj mamy do czynienia z takimi pozorowanymi działaniami, które mają pokazać, że oczywiście, że Rosjanie się wyżywią, to nie są już czasy XIX wieku, że był z tym problem, tak? To nie o to, tu nie chodzi o żywność. Tutaj chodzi o to, że nie ma dostępu do systemów bankowych zachodnich, to jest bardzo duży problem. Rosja nie może niczego kupić w Londynie, w Nowym Jorku, w Berlinie, do wszystkiego jest oddzielona. Ma problem, żeby są niedobory tego, tamtego, owego, co chwilę. Więc to nie jest tak, że taki spacerek. No ale oczywiście na takim podstawowym, biologicznym poziomie, no to wiesz, to my też możemy zrobić tak, że wszystko wyrzucimy z domu, no ale żyjemy, tak? No żyjemy, no. Teraz pytanie, czy kontynuujemy, czy na przykład robimy później drugą część, bo tu jeszcze trochę zostało. Ile zostało? Zostało 15 minut, ale to są najsmaczniejsze kąski teraz będą. Dobra, no to zróbmy. W jednym materiale lepiej. Okay. To jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tutaj jest kolejna część. Tutaj chyba padnie to słowo o tych sankcjach, ale naprawdę bardzo mnie frustruje to, że to się tak mi zacina. Przez to są te przerwy, ale postaramy się przeciwdziałać. 3% PKB. Proszę Państwa, sankcje uderzają w obie strony. W nas też. I dlatego otumanieni jesteśmy narracją, że Rosja już się przewraca. A Rosja normalnie żyje. Normalnie. Normalnie, trzeba było powtórzyć. Normalnie. Polskie magazyny mają być do żniw opróżnione. Rosja stała się dziewiątą gospodarką świata. Awansowała w roku 2022, roku prowadzenia wojny, roku stosowania sankcji. Awansowała nominalnie z 11 na 9 pozycję na świecie. Może dużo wydawała na nominalnie stała się większą zbrojnie i bogatszą gospodarką. Kto wątpi, niech przestudiuje dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Za Międzynarodowym Funduszem Walutowym podaje to samo statysta. Wyprzedziły Iran i Włochy. Iran ma też jest poddany sankcjom, o czym się nie i był bardzo długo poddany sankcjom. To równie dobrze Iran mógł spaść. A Włochy mają bardzo poważny zastój gospodarczy, więc widzimy, że te dwa kraje, które wyprzedziła Rosja, to raczej tamte spadły. Italii i Iran, nie? No, a tutaj widzę Brazylia. To chcę zobaczyć. Ten Dylewski widzi to, co chce zobaczyć. Ja bym obstawiał, że raczej Iran i Włochy spadły. Dlaczego nie banuje się tutaj ziomków, co o jakichś Żydach przez RZ mówią? No ja myślę, że to jakiś trolling, ale teraz mam tutaj obraz. Technicznie to jest trochę utrudnione, ale spokojnie. Kogo trzeba będzie zbanować, to zbanujemy. Ale tutaj zwracam uwagę, że Brazylia ma... Akurat nic nie mówiliśmy, nie wiem, co mają Żydzi. Nie, ale bo ktoś na czacie tam, czat żyje jak zwykle swoim trybem. Mhm. To ciekawe, tutaj Brazylia, to słynne BRICS, tak? Już mamy dwie części, Brazylia i Rosja i tu widzimy, że oczywiście jeszcze są Chiny do tego, ale ten BRICS, jak się właśnie popatrzy na te statystyki, o czym wielokrotnie mówiłeś, to nie jest to jakaś potęga, ale to już... Znaczy BRICS to w ogóle nie jest żadna grupa państw, to są losowo wybrane gospodarki rozwijające się. Ja na przykład nie rozumiem, czemu w tej grupie nie ma Meksyku na przykład. A co brakuje Meksykowi, żeby być na tej liście? No niczego. Nigerii. Idziemy dalej, bo nam Nigerii czas... nie ma. Czas nam tutaj. A teraz będą bardzo ciekawe rzeczy. Nie, jesteśmy dobry czas mamy. Godzinę. Tak. 20. No jak na standardy twoje, to tak. Za Międzynarodowym Funduszem Walutowym podaje to samo statysta. A wszystko dzięki sankcjom. Umocnili rubla
I dzięki temu Rosja awansowała. Potęga! Potęga! Prawda? A jednak tak się stało. Czyli... Jak działają obecne sankcje? No, przeglądam dane gospodarcze... Ani... Pamiętajmy, co mówił wcześniej Dylewski. On sam sobie zaprzecza, bo on zrobił ten materiał... Chyba on jest podzielony na sekcje i teraz wchodzimy w najciekawszą sekcję. Według mnie najpełniej, najwięcej tu jest manipulacji. I, ale wcześniej robił, może zapomniał o tym, co mówił, no bo mówił, jak słyszeliśmy, trochę co innego. Tak, no mówił, że działały. No nagle nie działa. Na razie okay. Nie działa ten, ale zaraz zadziała. Mhm. Szkoda, że nie mogę tak przeklnąć głośno i swoje frustracje wylać. Ze względu na to, ale... Port Broigla. I raport mówi, że Zachód się przeliczył i że sankcje nie działają. I żeby mogły działać, potrzeba, by je rozszerzyć na inne kraje. Czytaj Chiny. A Chiny mają te sankcje, no cóż, w serdecznym poważaniu. No jak, przecież Chiny, jak dostały instrukcję od Bidena na początku wojny, że mają nie wspierać wojskowo Rosji, no to przecież raczej nie wspierają, na pewno nie jakoś tam. Tak, on powiedział, Biden powiedział. Chiny się słuchają Rosji, Chiny się słuchają USA, no nie mają wyjścia. Chiny się słuchają USA, a nawet się słuchają Europy, Unii Europejskiej, o której się mówi, że Unia Europejska jest zawsze zbyt skomplikowana w swojej wielości, żeby mogła mieć jakąś siłę według zamordystów najczęściej, ale jak najbardziej się słuchają. To znaczy Chiny miały powiedziane dokładnie to. Jeżeli znajdzie się chiński sprzęt wojskowy na tym teatrze działań wojennych i to nie tylko Biden, ale Macron i tam ci inni też zachodni liderzy powiedzieli, to wtedy Chiny dostaną takie same sankcje. A tutaj uwaga, chińska gospodarka nie wytrzymałaby tych sankcji, które Rosja jakoś wytrzymuje. Bo my patrzymy, wiele osób myśli, że Chiny są takim gigantem, prawda? Gospodarka 5 razy większa od Rosji. No może 4 razy większa od rosyjskiej, tak? Że takim gigantem, to a propos tam oni prawdopodobnie fałszują swoje dane ekonomiczne, bo nie mamy dostępu do tego, żeby to zmierzyć. Tak zaraz naprawdę. Do tego właśnie przejdziemy, bo ale, to będą ale, też ciekawe. Ale oni na pewno mają większą gospodarkę niż Rosja, nie? Ale problem polega na tym, że oni jadą na eksporcie, a nie na surowcach. Więc ich możliwości przetrwania takich sankcji, jakie doświadcza Rosja, jest co najmniej 4 razy mniejsze. Więc Chiny jakby dostały sankcjami, to one leżą i kwiczą po prostu. Ale oczywiście Dylewski tego nie powie. Nie? Tak jak na czacie, tutaj mamy też, widzę, czat osobnym życiem żyje i są takie głosy antyamerykańskie, że Kasia Goda pisze, tam gdzie USA zaprowadzają w cudzysłowie demokrację, tam ulicami płynie krew. A tam, gdzie Rosja zaprowadza oligarchię, to nie, tak? Okej. Okay. Także no patrzmy na całość, bo to jest tak, jak robi Sykulski, że mówi o tym, co złego zrobiły Stany Zjednoczone. No Stany Zjednoczone nie są jakimś imperium dobra i też się zdarzają błędy i też się zdarzają jacyś tam źli ludzie i tak dalej, ale jedno w porównaniu z Rosją, no nie da się tego w jednej kategorii po prostu utrzymać, no, jeśli chodzi o zbrodniczość, jeśli chodzi o... Niech mi ktoś pokaże rosyjski plan Marszala, niech mi ktoś pokaże rosyjski ONZ, to wtedy Rosja będzie miała coś do zaproponowania. Nie? A na razie to widzimy tylko, że no cóż, Amerykanie są wojownikami i Rosjanie też są wojownikami. No to jest akurat... Natomiast żeby Rosja coś zrobiła dla innego państwa poza grabieniem go, to ciężko. Muszę jednak tutaj wejść na YouTube'a i kogoś zbanować, bo pojawiają się takie treści tu dezinformacyjne, że aż strach, proszę ja Państwa, ale kontynuujemy. Można panować nawet tutaj, stąd. Tak? Ale... Mhm. O proszę, to czekaj, muszę kogoś zbanować, bo nie chcę tu dezinformacji. Ja już mam dosyć po prostu po dziurki w nosie tych rosyjskich troli i nie chcę z nimi nic do czynienia. Tu ma nie być. O pewnych oczywistościach się po prostu nie dyskutuje. Nie będziemy w kółko wyjaśniać tego samego 100 lat. To już powinno być zrozumiane, przyjęte i tyle. A jaka informacja była, tak z ciekawości akurat? O tym, że jesteśmy durni, bo nie chcemy węglowodorów
rosyjskich, bo są niby splamione krwią. Tak. Niby. Dobra. Tak, niby. Wszystko niby. Każdy kraj chce taniej energii, także rosyjskiej energii, do momentu, kiedy Rosjanie nie zachowują się jak świry po prostu i mordercy. A teraz się zachowują i raczej nie ma od tego odwrotu. No, my, nie też wrócimy piliśmy, do, my też do piliśmy tego, ropę rosyjską i gaz do ostatniego momentu, no bo każdy chce taniej energii, ale nie może być tak, że tylko dlatego, że pijemy ten gaz. Sytuacja płatnicza Rosji wróciła. Czemu to mi się włączyło? Okay. Nie, dobrze. Działamy dalej. No. Panie Dylewski, pokaż nam się tu pan. Chcemy pana głos usłyszeć. Tłumaczy meandry i prawidła działania współczesnego świata. Płatnicza Rosji wróciła do stanu sprzed wojny. Niby jest wojna, ale Rosja tego nawet nie odczuwa. Zobaczcie państwo tutaj źródło, Bank Rosji. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście odpowiednie źródło do cytowania. Jeszcze chińskie mógłby podać, takie co zupełnie dane są zazwyczaj z zadnicu. Nie, Kasia Jagoda pisze, jeszcze głębsza polemika polega na tym, że wymieniamy się różnymi opiniami, a nie tworzymy klub wzajemnej adoracji. Nie, ja chcę wprowadzić, ja uważam, że trzeba wprowadzić nowy paradygmat, jeśli chodzi o w ogóle wolność słowa, bo nie możemy pozwalać, żeby tak z jednej strony siedzi dwóch gości, jeden mówi 2 plus 2 równa się 4 i Rosja jest państwem zbrodniczym i drugi siądzie i powie 2 plus 2 równa się 5, Rosja jest państwem wspaniałym. Nie będziemy dyskutować z głąbem, po prostu pewne rzeczy trzeba ustalić i mądrzy, jacyś normalni, po prostu uczciwi intelektualnie ludzie się z tym zgodzą, jeżeli po prostu mają dobrą wolę, albo jeżeli nie są jakimiś, ich percepcja rzeczywistości nie jest zaburzona. No, dlatego ja uważam, że te niektóre postmodernistyczne hasła o tym, że prawdy już nie ma i tak dalej, to też jest taka element propagandy chińsko-rosyjskiej. No właśnie. Takie łatwe przechodzenie do tego, że każdy ma niby swoją prawdę i tak dalej. Nie, to tak nie jest. Jest empiria, jest rzeczywistość. Oczywiście nie mamy do tej rzeczywistości, nikt nie ma pełnego dostępu. Ale jesteśmy ostrożni i nie o wszystkim tutaj, ja na przykład też wielokrotnie mówię, no co można zbadać, a czego się nie da. No. Okej, to jedziemy dalej. Tak twierdzi Bruegel. Rosja ma Bruegel dobrą sytuację płatniczą. Taką, jaką miała przed wojną. Sankcje? Rosja miała 240 miliardów dolarów nadwyżki w roku 2022, jak nigdy wcześniej. I w kolejnym roku 2023 Bruegel prognozuje wysokie nadwyżki w bilansie płatniczym. Rosja ma stale nadwyżki. Pokazuje to na wykresie. Przecież ma Rosja ogromny deficyt. Jeszcze jest jedna ciekawa okoliczność, czego w ogóle Dylewski nie bierze pod uwagę. To znaczy, że Putin i jego kumple, oligarchowie, łupili Rosję latami i Nawalny pokazał te pałace, tak absurdalne wręcz bogactwo, jakie oni nagromadzili. I gdzie zwłaszcza szczerozłoty kibel zawsze z jakiegoś powodu jest niesłychanie pożądanym towarem. I dokładnie tak samo jak w sułtanacie Brunei, czyli ten poziom jakby absolutnego, absurdalnego luksusu. Więc ja bym powiedział, że Rosja może na przykład mieć nadwyżkę, dlatego że Putin przyciśnięty wojną przestał kraść, okradać Rosję na przykład. No bo musiał przestać kraść, bo Rosja nie zniesie wojny jeszcze kradzieży ekipy Putina. Może stąd jest to całe niezadowolenie w szeregach zwolenników Putina, co? Że nie mogą już kraść. No właśnie, to na pewno ich życie straciło blask i komfort jest o wiele mniejszy. Jeszcze non grata na zachodzie i w ogóle, gdzie te wakacje w Aspen. Ale faktem jest, że Rosja ponosi ogromne koszty tej wojny, koszty produkcji po prostu na rzecz armii. I tutaj taki na pewno dostają pomoc rolniczą z Chin, bo na to się najprawdopodobniej Zachód zgodził. Okej, jedziemy dalej, to będziemy podsumowywać sobie zaraz statystyki.
tu można nie rozumieć? W odróżnieniu od krajów Zachodu, które są stale na minusie. Który kraj Zachodu nie ma minusa? Stany Zjednoczone mają stale ogromny deficyt, który łatają sprzedażą swojego dolara. Ale jak długo jeszcze? A Rosja zdrowa, widać, prawda? Rosja zdrowa. Kto ma problem ze wzrokiem i tego nie widzi? Znaczy, Dylewski udaje lub udaje, że nie rozumie albo nie rozumie. Mam nadzieję, że udaje, szczerze mówiąc. Dlatego, że kilka jego programów było naprawdę dobre, na przykład o Holandii czy o Danii. Tak, ja lubię go oglądać, bo tak, tylko że w pewnym momencie zauważyłem, że te statystyki podawane przez niego, no, czasem on pod tezę. A tutaj jeszcze tu jest tak, ale Business Insider odnośnie tego deficytu, tak, tylko przeczytam. Deficyt budżetowy Rosji w okresie styczeń-luty powiększył się do 34 miliardów dolarów. Podało w poniedziałek rosyjskie 6 marca. No właśnie. W tamtym miesiącu. Moskwa gwałtownie zwiększyła wydatki na wojsko, podczas gdy dochody malały w związku ze spadkiem wpływów z ropy i gazu, bo tak, ropa przecież miała taki swój naprawdę okres niskich cen jeszcze niedawno i na tym Putin bardzo dużo stracił. Teraz OPEC zmniejszyło. Niektóre kraje się odcięły od kupowania tych towarów, nie? Chociaż nie gremialnie, nie zgodnie, ale odcięli się. No i odcięli się od kupowania rzeczy rosyjskich innych, nie? Jak płody rolne, jak maszyny i tak dalej. Tych rzeczy już Zachód nie kupuje. Więc gremialnie. Natomiast gremialnie niestety nie zaprzestał kupowania kopalin, ale de facto musiał znacznie zmniejszyć. Nie? Niemcy też na przykład niechętnie, ale jednak zmniejszyły. Nas to sami Rosjanie zaczęli odcinać od tego. Także to na pewno jest utrata bardzo dużej puli zysków. Natomiast no, ciężko powiedzieć, czym oni by to mogli łatać. Ja myślę, że poza tym jest jeszcze inna ciekawa sprawa, że albo przestali właśnie okradać własne państwo i teraz wszystko idzie na armię i na jakieś łatanie gospodarki, albo pomagają Chiny, ale to tylko w tych najbardziej takich bazowych ludzkich sprawach typu rolnictwo, bo Zachód nie mógłby tego zakazać Chińczykom odżywiać Rosjan, prawda? Zachód sam żywi Ukrainę, a tej pomocy Zachodu dla Ukrainy jeszcze... No właśnie, a jestem ciekaw, czy w drugą stronę by to tak poszło, czy Rosja by też się tak zachowała, czy Wschód by się tak zachował. Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo Dylewski albo nie rozumie, albo wykorzystuje to, że ludzie nie rozumieją, czym jest deficyt i nie rozumieją, czym jest ten dług międzynarodowy. Otóż na przykład Amerykanie są najbardziej zadłużeni u Japonii, a mimo to się mówi, że u Chin z jakiegoś powodu, bo komuś na tym zależy, żeby w ten sposób. Mimo że zależności są wzajemne, no ale i Chiny też są jednym z najbardziej zadłużonych krajów świata, ale się mówi tylko o Zachodzie w tym kontekście. Także dużo jest manipulacji w tych sprawach, ale generalnie rzecz biorąc posiadanie, łatanie długu swoją walutą jest czymś dobrym, to znaczy, że inne kraje ci ufają, to znaczy, że możesz to w ogóle zrobić. Rosji nikt nie ufa i dlatego ona musi mieć nadwyżkę, jakąkolwiek, skądkolwiek wytrzaśniętą, skądkolwiek. No, to jest ciekawe, co mówisz bardzo. To jest właśnie takie spojrzenie całościowe, a tutaj jest oparcie o wyjęte z rzeczywistości statystyki bardzo często. Nie, bo to jest myślenie na zasadzie takiego, że ludzie się mogą nie zorientować, wiesz, na przykład ktoś mówi, idzie ktoś do lekarza i ma pan pozytywny wynik i ten, o juhu, nie, to znaczy, że jest ta straszliwa choroba. Aha, a to deficyt, a to dobrze czy źle? No tak jak kiedyś Balcerowicza zaprosiła taka dziennikarka, co, bo tam media teraz, dziennikarze niektórzy skończą tylko dziennikarstwo, i skutek tego czasami daje im się wywiad z na przykład z ekonomistą, oni na przykład ekonomii nie za bardzo rozumieją, nie? I tam coś, i potem jest taki efekt, że rośnie nam dług publiczny i co z tym teraz zrobimy? A ekonomista może wprost powiedzieć nic, a co robić? Nie trzeba nic robić. Tak, to jest, ale to często o tym długu publicznym mówi na przykład Korwin. Ja pamiętam, że czy Brown może mniej, ale Korwin i też i Michalkiewicz, tak, bardzo często na skrajnej prawicy mówi, że ten mamy dług publiczny, będzie straszliwie,
ale według mnie to jest właśnie wynajdywanie jakichś kwestii, do których po prostu, żeby się do czegoś przyczepić, bo no, tak. Ja pamiętam, ja byłem wtedy, jak tam parę lat temu zacząłem, ta narracja na mnie zaczęła oddziaływać, to byłem taki tym przyjęty, no jak to tyle dług, zbankrutujemy, ale z czasem gdzieś tam zacząłem o tym czytać, no i okazało się, że to nie jest takie złe, no świat zachodni tak działa, w ogóle system finansowy jest oparty o dług publiczny. To nie znaczy, że zaraz zbankrutujemy i będzie katastrofa. Ale nie, właśnie największy numer, Krzysztofie, że nie tylko Zachód tak działa, tak działają też Chiny, tak działa no też właśnie. Japonia. Na przykład Japonia i Włochy, tak? Japonia ma deficyt, Japonia jest zadłużona na 2,5 swojego PKB rocznego, tak? Czyli zobacz, ile on praktycznie nie do spłacenia. A Włochy tylko na 1,5, czy jakoś w tym stole. Więc by się wydawało, że Włochy mają mniej przesrane, tak? Mówiąc kolokwialnie. Ale niestety. A Marcin Banach pisze. Ale poczekaj, dokończę tego. Niestety Włochy są zadłużone głównie u Francuzów, Niemców i tak dalej. I to ma pewne swoje negatywne konsekwencje. Natomiast u obcych krajów. No, może i nawet partnerskich, ale obcych. Natomiast Japończycy są zadłużeni u siebie. I to jest realna różnica, jak się mówi o zadłużeniu wewnętrznym. Nie? To jest ten kontekst, który tutaj nakreślasz, bo ten kontekst po prostu wyjaśnia wiele rzeczy. I nakreślanie tego kontekstu myślę, że jest bardzo dobrą metodą, żeby obalać te manipulacje. A tutaj napisał Marcin Banach. Sam Dylewski kiedyś pokazywał, że im bogatsze państwo, tym ma większy dług i to jest okej. Okay. No właśnie, to jest tak, też ciekawe. Tak, dokładnie tak. Może on musi to rozumieć, bo jest ekonomistą. Co myśli o tej wojnie świat? Poniżej prezentuję wyniki sondaży Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych. Ta Europejska Rada Stosunków Międzynarodowych to taki bardzo poważny think tank z biurami w 7 europejskich stolicach. W Londynie, w Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. I co myślą ludzie? Ludzie myślą, że ta wojna jest punktem zwrotnym w dziejach świata. Punktem zwrotnym znaczy, że świat będzie potem biegł w innym kierunku, że się zwróci w innym kierunku. I widzą, że jest przepaść między Zachodem a resztą świata. Świat nie myśli tak jak Zachód. Świat widzi po swojemu. A tutaj już proszę spojrzeć, widzimy odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy konflikt powinien być jak najszybciej zakończony? No i co? Indie, Turcja, Rosja, Chiny mówią tak, zakończyć go natychmiast. Europa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone mówią nie. Nie powinniśmy kończyć. Powinniśmy walczyć, aż Ukraina odzyska terytorium. Ale przecież nie jest przepaść. Widzimy, że są zwolennicy tego i tamtego. No tak. To są tu i tu, więc to są te klasyczne. Pokazuje nam nawet dane, które nie potwierdzają tego, co on mówi. No to jest trochę śmieszne. Tutaj mamy Indie 54. No Indie są... Rzeczywiście jest tam pewna prorosyjskość. Tak, znaczy Indie... Ale 30% tutaj w Indiach Ukraina musi odzyskać całe swoje terytorium, nawet jeśli oznacza to dłuższą wojnę lub większą liczbę zabitych i przesiedlonych Ukraińców. Czyli... Jasne, tylko że zobacz, Indie i Turcja to są kraje, w których generalnie rzecz biorąc, Indie są krajem, kiedy jak były covidowe te całe te, to pałowali muzułmanów i z radością to robili i swoją mniejszość muzułmańską pałowało, to nie jest jakieś państwo, które ma problem z przemocą. Tak? Turcja wręcz morduje swoich kurdyjskich, tych ludzi, którzy popierają tą socjalistyczną partię Kurdystanu i pod różnymi pretekstami ich morduje, to trochę tu, trochę tam. Więc te kraje po prostu nie mają problemu z przemocą. I na tym polega te 15% czy tam 20% różnic. Czyli to... Brak humanizmu po prostu. Brak właśnie, humanizmu, to nie jest... To jest kwestia taka, jeżeli jakaś część świata tego nie potępia, co się dzieje, to znaczy, że no, ludzie mają jest tam pewien problem z moralnością, taką no, wyższymi jakimiś standardami, które prezentuje jednak cywilizacja zachodnia. I to też warto wspomnieć, co Dylewski oczywiście o tym mówi. Moralności nie ma w jego tych.
No właśnie, no bo nie ma statystyk może to opisujących, ale to no przecież to jest dobra statystyka, bo ta statystyka, ta pierwsza statystyka to najwięcej powie, nie? Najwięcej mówi tutaj, nawet jeżeli oznacza to. Bo w momencie, kiedy jak zginęło już tak dużo Ukraińców w obronie Ukrainy, to jest niemoralna postawa. A tam pal sześć te dwie następne kolumny, one nie są takie istotne, bo to są rzeczy, których ludzie raczej pewnie jak im się zada takie pytanie, to oni nie wiedzą co powiedzieć. Natomiast w tym pierwszym, czy Rosja ma prawo się nachapać po tym wszystkim? To jest taka rzecz, co ja myślę, że ludzie zrozumieli, o co tutaj chodzi. No i te kraje, które nie mają specjalnych problemów z przemocą, bo przemoc jest tam rzeczą typową, na przykład mówimy o krajach typu Turcja, kraje typu Egipt, to są kraje, w których policjant, jak on do ciebie przychodzi, to jest początek twoich kłopotów dopiero, a nie że on ci pomoże. Zależy, to, tak to wygląda, to po prostu jest zupełnie inna kultura i tego oczywiście nie bierze pod uwagę. No a Chiny i Rosja, no to wiadomo, no są gangsterzy, tak. Chińczycy by patrzą na ten konflikt i się martwią, czy zdołają uzyskać Tajwan, nie? Po czymś takim, że Zachód się obudził. No to wiadomo. Idziemy dalej. No. Europa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone mówią nie. Nie powinniśmy kończyć. Powinniśmy walczyć, aż Ukraina odzyska terytorium. Szczególnie silny jest ten głos w Wielkiej Brytanii, widać? Prawda? I jeszcze bardzo silny głos o dominacji Zachodu, którą to dominację należy zmienić, ale to już jest głos Rosjan. Byłaby to zmiana na gorsze. Rosjan. Jak była i jest postrzegana Rosja. I znowuż widzimy ogromną polaryzację stanowisk. Dla Zachodu, czyli 9 krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i szczególnie Wielkiej Brytanii, Rosja to rywal i przeciwnik. W Wielkiej Brytanii tak twierdzi aż 77% badanych, a przeciwnego zdania jest zaledwie 7%. Tylko 7% Brytyjczyków widzi w Rosji partnera, z którym trzeba współpracować. Brawo dla Brytyjczyków. No, może dlatego, że tam otruto Litwinienkę i tam łapska Putina mordercze było widać jak na pierwszej wody, tak? Właśnie tam otruto Polonem Litwinienkę i się Anglicy boją, że może mnie, taki zwykły pan Williams czy Thompson, oni się boją, że powiedzą coś złego Rosji, dostaną herbatkę z Polonem na przykład, nie? Więc tam jest bardziej konkretny ten strach niż w innych krajach po prostu. No to dlatego to jest. A nie również kwestia geograficzna pewnie tutaj. No wiadomo, że jeżeli w Polsce bardziej boimy się Rosji, i wiemy, czym jest Rosja, niż gdzieś tam jakiś kraj w Ameryce Południowej. W Galii na przykład. A no tak też. Tutaj mamy. Chociaż i tak Zachód jest dosyć zjednoczony generalnie, więc on to chce pokazać, że Zachód jest podzielony, a tutaj widać, że cały Zachód Rosję odrzuca. No tak, on pokazuje taką niejednoznaczność tego, że świat jest podzielony, że to wcale nie jest tak, że to wszyscy potępiają, co moim zdaniem ma u odbiorcy wywołać efekt takiej wątpliwości odnośnie tego, czy to rzeczywiście jest aż takie to wszystko złe, co Rosja robi. To jest moja teza i uważam, że to jest dosyć niebezpieczne takie gadanie. Procent Brytyjczyków widzi w Rosji partnera. Ale nie można zjeść ciastka i mieć ciastka, no albo Zachód jest podzielony, albo jest zjednoczony. No, tak. Jest tam pan Sześcian ma rację, czy nie, tak? Ale na podstawowych rzeczach się wykłada pan Dylewski. Widzi wroga. I zupełnie odwrotnie jest w Indiach, w Chinach, w Turcji. W Indiach i w Chinach aż 79-80% widzi w Rosji partnera. W Turcji 69%. Czy można się dziwić, że te kraje jawnie trzymają stronę Rosji? Nie wszyscy mają optykę patrzenia Zachodu. Nie wszyscy dają Zachodowi prawo wypowiadania się w swoim imieniu. A tu są pokazane statystyki. Taki właśnie symetryzm i indyferentyzm moralny, że no właśnie to nie wszyscy, że to wcale nie jest tak, że po prostu Rosja popełnia zbrodnie i dokonuje wielkiego zła. Tylko właśnie takie, że to nie wszyscy przecież tak uważają, że to każdy ma jakieś swoje spojrzenie i tak dalej. I to jest takie, to jest o wiele gorsze niż wygłaszanie jakichś otwarcie prorosyjskich tez, które wiadomo, że nie mają szans jakiegoś większego przebicia, ale takie właśnie drążenie, takie
To jest ta subtelna, bardziej subtelna i niestety z pewnością bardziej skuteczna manipulacja, którą robi Dylewski. Uważam, że to jest, tutaj bardzo, jest, to jest niebezpieczne, tutaj, to jest coś, co trzeba potępić i takich rzeczy nie powinno być. Tak, jeszcze jest taka kwestia, że tutaj mamy tą perelowską próbę utożsamienia Zachodu z tym, co niby wyzyskuje resztę krajów, tak jakby kolonializm nadal trwał. Więc takie na zasadzie, że to może dobrze, że te Indie i Chiny i Turcja, one takie dzielne się stawiają. No te dzielne się stawiają. No jakby w momencie, gdyby rzeczy, to jest niemożliwe, ale gdyby Chiny, Indie, no Indie to tam pal 6, ale Chiny i Turcja na przykład rządziły światem, to po prostu tacy ludzie jak my dwaj, ale także i pan Dylewski i pan Sykulski, znaleźliśmy się w obozach reedukacyjnych, bo oni bez pozwolenia chwalili te kraje, a myśmy je krytykowali. To byłoby zwalczane, więc to jest jakiś absurdalny zupełnie kwestia. Nie? To jest mówienie o tym, że Ameryka to coś tam mówi, ale Chiny mówią coś innego i może warto też posłuchać. Można posłuchać, tylko prawda polega na tym, że kiedy Chiny gdyby naprawdę rządziły, to nie byłoby już nikt by już nic nie mówił, nikt nie słuchał. Ja pamiętam, że do mnie właśnie przemawiała taka narracja, że właśnie taki lekki, taki symetryzm, że tu wcale nie jest, no że to jest i ci mają grzeszki. I to potrafi naprawdę zamieszać w głowie takie pieprzenie, muszę powiedzieć. Nie, no bo wszyscy mają grzeszki, tylko Chiny mają ich 500 razy tyle, co Stany Zjednoczone. No właśnie, to jest kwestia proporcji jakiejś i kontaktu z rzeczywistością. Który to kontakt takie tutaj materiały utrudniają? Ja zawsze przypominam, Chiny to jest taki kraj, gdzie za bycie w gangu złodziei samochodów jest strzał w tył głowy. A nie żadne więzienie, reedukacja czy coś takiego. Jakby ktoś miał wątpliwości, proszę sobie zobaczyć, jakie są statystyki kary śmierci w Chinach i się zastanowić, za co to jest, za co one są zasądzane. 5000 kar rocznie, a w Stanach Zjednoczonych tyle to było w ogóle w XX wieku. No może od lat 30. Dobra, lecimy dalej. Już mamy kurki te. Mniej, już bliżej końca jesteśmy. No i zobaczymy, co tam jeszcze. Na przykładzie najlepiej widać te manipulacje, także warto. Jak Europa widzi możliwość zakupu rosyjskich surowców? Ponad połowa Europejczyków mówi, unikajmy kupowania surowców energetycznych w Rosji. Ale 1/4 chce, by takie zakupy realizować. Nie ma zdecydowanej postawy. Europa jest podzielona, chociaż ze wskazaniem na tych, którzy chcą unikać Rosji. Europa jest podzielona. Czy rzeczywiście? Uwaga, 2-1 to znaczy nie jest podzielona. Proszę spojrzeć. 70... O, to jest najlepsze. To jest, proszę Państwa, warto było czekać, jeżeli jesteście, to jest ciekawy moment. Czyli sondaż, który z poniższych krajów jest najbliższy prawdziwej demokracji i tu jakby te kraje wypowiadają się o swojej demokracji. Mhm. To znaczy najbardziej zabawne, że pytać Chińczyka o to, czy Chiny są demokratyczne. 7% Chińczyków. To jest pytać Chińczyka o to, czy Chiny są demokracją, to tak jakby spytać ślepca o kolory. Mój znajomy, który handluje i kupował te szyby samochodowe w Szanghaju, mówił, że jego ciągle za każdym przyjazdem wszyscy Chińczycy, którzy znają chociaż trochę angielski, bo on chińskiego nie zna poza jakimiś podstawowymi rzeczami, więc trzeba znać angielski, żeby pogadać z tym moim znajomym. On mówił, że zawsze go pytają o to, jak działa ta demokracja, jak to właściwie jest, czyli wy głosujecie i co się potem dzieje. Bo oni nie rozumieją tego związku między tym sprawczością ludzi, że tak powiem, tym, że to ludzie decydują i że to potem jest odpowiedzialne przed nimi. Oni tego nie rozumieją, więc oni nie wiedzą, co to jest w ogóle demokracja, a my mówimy tutaj o chińskich biznesmenach, o ludziach, którzy czytają gazety i to nie tylko chińskie w sumie nawet pewnie, nie? Tylko jakieś... Czyli poprzez kulturową różnicę polegającą na o wiele większej kolektywności tego społeczeństwa chińskiego, no, mamy całkowite niezrozumienie
demokracji, tak? Znaczy tu nie chodzi o kolektywność nawet, wiesz, w tym przypadku, tylko tu chodzi przede wszystkim o to, że Chiny de facto nigdy wolności nie miały, bo najpierw był cesarz, potem była w 1911 były nacjonalistyczne, agresywne państwo, które nie było takie złe jak na chińskie standardy, ale jednak. Potem była komuna maoistowska, no to kiedy oni mieli zrozumieć jakąś, że oni nie są pyłem, nie? Bo to nie chodzi nawet o kolektywizm, tylko chodzi o, bo sobie można być kolektywnym społeczeństwem, nie, na przykład Szwedzi i Niemcy Japonia są, ale, na przykład. Tak, i to demokracji nie przeszkadza, ale dokładnie Korea, Japonia, południowa oczywiście Korea, natomiast tutaj przede wszystkim problemem jest to, że w ogóle życie ludzkie jest jakąś wartością, którą się kładzie na szali przeciwko dobru rządu na przykład i że to coś znaczy. W Chinach zawsze człowiek był nikim, taki jeden człowiek, nawet grupa była nikim. Ważne było dobro państwa i tutaj różne rzeczy tam stawiano jako to dobro państwa, ale no, to nie jest kraj, w którym można mieszkańców spytać i uzyskać jakąś miarodajną odpowiedź na takie pytanie, ponieważ oni nie mieli nigdy demokracji, więc jak oni mają tutaj odpowiedzieć? Więc to 77% to jest po prostu najprawdopodobniej taka na zasadzie, że ufam rządowi. Tak to jest to, jak co oni tak naprawdę powiedzieli. No właśnie, ale to jest, zobaczmy no i, jak... No jeszcze jest jedna rzecz, to jest też istotne, chiński rząd realizuje różne programy, które nazywa demokracją konsultatywną, czyli że jest otwarty na jakieś tam randomowe propozycje, memoriały, tak jak, nie wiem, jak Ludwik XIV, nie? Był otwarty na takie memoriały, że to nie jest tak, że on jest zupełnie głuchy na jakieś sugestie z zewnątrz, nie? Od obywateli poddanych czy jakkolwiek. Więc i Chiny nazywają to demokracją konsultatywną i oni używają terminu demokracja do tego, więc ludzie mogą myśleć, że no to jest, nie? Ludowa demokracja, jak w Polsce, w PRL-u. Proszę spojrzeć, 77% Chińczyków twierdzi, że u nich jest demokracja. Że u nich jest demokracja. Tak, w Chinach jest demokracja. Zupełnie inaczej niż to się mówi w naszej części świata. Chińczycy mówią o sobie, u nas jest demokracja. A na Stany Zjednoczone wskazuje zaledwie 6% badanych. W Indiach czy w Turcji te dysproporcje są większe. W Chinach jest połowa Chińczyków w życiu widziała parę razy białego człowieka. Także o czym my tu w ogóle mówimy? Większą demokrację niż amerykańska. Na żywo, bo w internecie. Jeszcze raz. Procent badanych. W Indiach czy w Turcji te dysproporcje są mniejsze, ale i tak mają sporo większą demokrację niż amerykańska. Czy dobrze usłyszałem? Te akcenty rozłożone są niemal porówno. Może tak jest, ale to... Znaczy ten sondaż przecież nie wpływa na to, to jest tylko sondaż od niego... On może się myli. Ludzie, którzy w sondażu się wypowiadają, mogą się przecież mylić i takie ustalanie, że jeżeli w Chinach najwięcej ludzi twierdzi, że tam jest demokracja i tam jest demokracja, no to jest absurd kompletny. Znaczy ja bym w ogóle olał totalnie chiński wynik i zastanawiał się, dlaczego indyjski i turecki taki jest, ponieważ w Indii i w Turcji rzeczywiście demokracja jest, tylko że w Turcji demokracja polega na tym, że jest 10% próg wyborczy i wszystkie partie wrogie rządowi muszą się zawsze sklepać na jedno, żeby móc w ogóle wejść do parlamentu. Bardzo wysoki próg wyborczy i jest też kara za niegłosowanie, co przy propagandzie sukcesu Erdoğana jest taki skutek, że ogromna większość parlamentu tureckiego należy do Erdoğana. Ale jest wadliwa, ale jest w ogóle jakaś demokracja i Turcy są patriotami i myślą pewnie, że to jest powód do chwały, że powiedzą, że ich demokracja jest fajna. No i to jest jakiś miarodajny wynik, nie? Natomiast Indie, to trudno mi powiedzieć, bo Indie są taką demokracją, to jest taki kraj rozrywany wewnętrznymi sporami i tak dalej.
Nie wiem, na ile to jest miarodajny wynik, ale bardzo ciekawy jest wynik Rosji. Spójrzmy na wynik Rosji. Tylko co piąty Rosjanin uważa, że w jego kraju jest demokracja. Czyli Rosjanie nie są takimi tłumokami, jak Polacy myślą, nie? Rosja wie, że u nich demokracji nie ma. To jest bardzo ciekawe. Boją się powiedzieć. Tak, ale ta część... Albo po prostu akceptują to, nie chcą demokracji. Mogą akceptować, ale wiedzą, że nie ma, rozumiesz? Chodzi o to, że zabawne jest to, że Dylewski jest zainteresowany tylko w bardzo niewielkim aspekcie własnymi slajdami tak naprawdę i nie wyciąga bardzo interesujących informacji, które są w tych slajdach obok tych, które jego... Tak, tutaj... on bardzo często tak przylatuje... Jakby obok niemalże tych swoich. No bo zobacz, Amerykanin prawie tyle samo, Rosjan uważa, że w Ameryce jest demokracja wzorcowa jak we własnym kraju, prawda? No tak czy nie? No mamy, ciemno, tak fioletowe, 18 do 20, tak. No to, no. A najwięcej to w ogóle, że nigdzie nie ma wzorcowej demokracji, tak? Czy jakiejś tam działającej, bo tak rozumiem, to by trzeba. No, to najwięcej Rosjan w ogóle uważa, że na świecie w ogóle nie ma demokracji. Prawdopodobnie tak sami się przekonali i wszystko jedno, czy demokracja, czy nie, i czy Putin, czy Biden. Nie? Natomiast zwraca uwagę na to, że Rosja doskonale wie, że demokracją nie jest i doskonale wie, że jak na to, że USA są krajem skrajnie przecież wrogim dla Rosji, znaczy Rosjanie nienawidzą Stanów, no to całkiem duży podziw tutaj jest dla Stanów. Ciekawe. Mhm. Okej, jedziemy dalej. No. Do roli przewodniej demokracji na świecie. Ja muszę to przewinąć, bo to jest bardzo... Tak, mam to wiemy. Te dysproporcje są mniejsze, ale i tak mają sporo większą demokrację niż amerykańska. Zupełnie inaczej niż to się mówi w naszej części świata. Chińczycy mówią o sobie, u nas jest demokracja. A na Stany Zjednoczone wskazuje zaledwie 6% badanych. W Indiach czy w Turcji te dysproporcje są mniejsze, ale i tak mają sporo większą demokrację niż amerykańska. Według siebie. Jedynie w Rosji te akcenty rozłożone są niemal porówno. Nie można tego ustalać jako fakt, to jest absurd. Do roli przewodniej. O, powiedział, że w Rosji niemal porówno, dobrze. No. Czy sądzicie państwo, że nie dojdzie do konfrontacji między demokracjami chińską i amerykańską? Ale Chiny nie są demokracją. Zwycięży właściwa? Panie Dylewski. Pan... Dlaczego Stany Zjednoczone popierają Ukrainę? I znowuż, Rosja, Chiny i Turcja mówią, że wcale nie chodzi o Ukrainę. Ukraina jest tylko pretekstem. Chodzi o obronę zachodniej dominacji. Chodzi o zachodnie bezpieczeństwo. W pozostałych krajach te głosy są bardziej rozdzielone, ale za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych wszędzie zwraca się mocną uwagę na zachodnią dominację i własne bezpieczeństwo. Jedynie chyba Stany Zjednoczone wierzą, że w tej wojnie chodzi o Ukrainę. No ale w jaki sposób jednak chodzi? Okresy. Proszę spojrzeć na te wyniki badań. Znaczy to nie jest a dla mnie... Europa stoi za Ukrainą? Tu nie... że na przykład my też bronimy Ukrainy ze względu na własne bezpieczeństwo, prawda? I co w tym niby złego? To jest... Co w tym ale tak jest... samo, co złego? Zachodnia dominacja. No, dla nas też w naszym interesie jest, żeby dominował Zachód, a nie Wschód. No bo oczywiście. Tutaj trzeba ten kontekst całościowy brać pod uwagę, czego pan Dylewski po raz kolejny nie robi. Panie Dylewski, dlaczego pan tak postępuje? Tutaj mamy europejskie. Może idźmy już do konkluzji, jeśli tam jakaś jest jeszcze, bo... Wyglądał świat po wojnie. Tak jakby nawet Dylewski w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w 9 krajach. Tą propagandą zawsze. Tu już zaraz się zacznie taka konkluzywna część. Dokładnie w tym dane gospodarcze. Wystarczy porównać potencjały walczących stron. Powiem wprost, po polskiej stronie są, no cóż, idioci, którzy namawiają do tej wojny, ale to... O, widzę, to już poleciało chyba Sykulskim. To musimy też omówić. Nadal jest przegrana. W tej wojnie zwycięzcą będą Chiny i ich sojusznicy. Wygra tę wojnę Rosja i wszystkie kraje, które opowiedzą się za nimi. A to jakaś symulacja, tak? Że on opowiada o wynikach symulacji i rozumiem, że ta symulacja
ma nam już pokazać, jaka będzie rzeczywistość. To chyba od symulacji do rzeczywistości pewna droga tutaj występuje, panie Dylewski. Nawet ciekawe zdanie jest, zarówno rosyjska, jak i ukraińska gospodarka byłyby zbyt wyczerpane, aby utrzymać wojnę do lata. To jest na bank prawda. To jest na pewno prawda, byłyby zbyt utrzymane. No bo pchanie po pół miliona, milion ludzi do boju, no to po prostu żadne państwo nie może tego długo robić tak naprawdę bez pomocy z zewnątrz. Nie? I tutaj sam fakt, przede wszystkim kompletnie jest, czego się nie pojawiło w prezentacji Dylewskiego, to skala wsparcia Zachodu dla Ukrainy w ogóle. On mówił o niej w kontekście lat 2014. No tak, ale jak można omijać ten temat w kontekście... Ale nie mówił o tym, jak jest teraz. On wtedy mówił, że było niewystarczające, żeby gospodarka ukraińska kwitła, ale nie mówi o tym, że obecnie to wsparcie jest kilkanaście razy większe niż wtedy. I nie mówi o tym, i oczywistą rzeczą jest to, że Ukraina walczy dlatego, coś mi do oka wpadło, przepraszam, że Ukraina walczy dlatego, ona walczy dlatego, że właśnie dostaje tą pomoc. A ta pomoc jest gigantyczna i ona nie jest, jak się u nas mówi, tylko ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ prawie połowę tej sumy, którą dają Stany Zjednoczone, to także jest wsparcie z Unii Europejskiej, to jest głównie wsparcie jedzenie, lekarstwa i tak dalej. W mniejszym stopniu jest to wsparcie wojskowe i dopiero w tej mniejszym kawałku wsparcia wojskowego jest też nasz kawałek w ramach tego kawałku. Natomiast amerykańskie jest jeszcze dwa razy większe i to są gigantyczne sumy i w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby Rosja była w stanie zrobić jakąkolwiek ofensywę względem Ukrainy. Porównując te zasoby, tak? Tak wspierano. Natomiast powiem szczerze, że nie do końca wierzę też w powodzenie ukraińskiej ofensywy. Myślę, że będzie pad i to, co ja myślę, jak się ta wojna skończy, o czym mówiłem na kanale, mogę powtórzyć. Ja myślę, że Krym zostanie przy Rosji, ale dopiero kiedy Zełenski... No to w takim razie, jeżeli Krym przy Rosji, to polski Kaliningrad musi być. Ja wiem, że długo gadam, ale dwa zdania. Krym zostanie moim zdaniem przy Rosji, ale Zełenski spróbuje go odzyskać, bo on musi spróbować. On obiecał narodowi ukraińskiemu, że spróbuje to zrobić. Natomiast myślę, że Ługański i Donieck wrócą do Ukrainy. I że będzie musiała powoli przywracać swój prestiż na arenie międzynarodowej z wielkim mozołem i będzie to wygrana Ukrainy, ale nie taka 100-0. To będzie taka wygrana 75-25. A ja tutaj podnoszę ideę, jeśli Krym ma być rosyjski, polski Kaliningrad, a przynajmniej nie rosyjski, bo ten Kaliningrad nam tutaj za bardzo bruzi. Ale to już w następnych programach. Jeszcze dokończmy chwilkę dosłownie. Dziękuję Państwu też za cierpliwość, że jesteśmy wszyscy tutaj. W tej wojnie zwycięzcą będą Chiny i ich sojusznicy. Wygra tę No, to się zacięło. Wojnę Rosja i wszystkie kraje, które opowiedzą się za nimi. Symulacja no, tak, w głowie Dylewskiego. Tylko, że Chiny nie popierają Rosji. Chiny są rozjemcą w tej wojnie, więc one... W ogóle problem polega na tym, że Chiny mają takie ustawienie obecnie, że im jest potrzebne dobre relacje zarówno z Rosją, jak i z Zachodem. Muszą, bo oni muszą mieć ropę i gaz z Rosji i muszą, chociaż coś tam próbują od Saudów, czy tam od kogoś innego, Iranu, coś tam kombinują, ale nie wiadomo, czy to się uda w ogóle. Więc najlepiej dla Chin jest, jak mają surowce z Rosji, a rynki zbytu na Zachodzie. I bo one są uzależnione od eksportu swoich towarów, tak? Przetworzonych, zabawek i tak dalej. No to skoro tak, no to Chiny będą rozjemcą, bo one nie mogą sobie pozwolić na wojnę z Zachodem tak naprawdę. I Chiny występują w tym sporze jako rozjemca, a nie jako kraj, który jest zaangażowany po stronie Rosji. Oni oczywiście coś tam Rosjanom obiecali i na pewno jakieś żywność czy coś tam im dają, coś co jakby nie wzbudzi wściekłości Zachodu, tak?
ale jednocześnie też są podatne bardzo na naciski amerykańsko-francusko-niemieckie, żeby zmusić Rosję, żeby nie walczyła na taką skalę, jakby chciała. Tak? Więc sytuacja nie jest w ogóle tak nie wygląda, nawet w przybliżeniu, jak powiedział Dylewski. No to może taka symulacja, tak jak powiedziałem, oderwana trochę od rzeczywistości. Zresztą jakiekolwiek symulacje tego typu, to nie można w ogóle brać tego poważnie. No i jeszcze Chiny zobaczyły, że Zachód potrafi być zjednoczony i potrafi wspierać. To jest chyba dla nich jeden z największych problemów, ta konsolidacja. No tak, no bo jak oni liczyły, na pewno byłoby tak, gdyby się Rosjanom udało z tą Ukrainą i zrobić ją całym rosyjską po prostu, no to wtedy Chińczycy ruszyłyby na, spróbowałyby przynajmniej ruszyć na Tajwan. W ogóle cała idea, te różne głupie idee, jakie w Polsce są, na przykład Bartosiaka, one zakładały, że Chiny ruszają na Tajwan w tym samym czasie, co Rosja rusza na Ukrainę, albo jakoś się nawet zaczyna od inwazji na Tajwan, a wtedy dopiero Rosjanie robią dywersję na Ukrainie. No to co? Nie. Że, no rozumiesz. Prognozy Bartosiaka się nie sprawdziły? Jak to? No. A tutaj mimo wszystko jest pchana narracja, że Chiny i Rosja działają w jakimś koncercie. No nie działają w koncercie. No. Panie Dylewski, proszę tutaj bzdur nam nie wciskać, bo my pana tutaj wyjaśnimy. Sojusznicy. Wygra tę wojnę Rosja i wszystkie kraje, które... No, zawiesiło się, czekaj. ...opowiedzą się za nimi. No tak pokazują dane gospodarcze. Wystarczy porównać potencjały walczących stron. Powiem wprost, po polskiej stronie są... No cóż, idioci, którzy namawiają do tej wojny. Ale no to jest polecił Sykulskim. Przepraszam, w ogóle... idioci, którzy nie poniosą konsekwencji tej wojny. Którzy potrafią tylko hejtować. Co on gada w ogóle? To za chwilę. Tak? Znaczy, ja bym na tym, nie wiem, co to jest jeszcze do dodania. Ukraina jest zdecydowanie w gorszym położeniu. No. Wiele zniszczonych terenów, ogromne straty materialne i co najmniej 8 milionów emigrantów, którzy już nie powrócą. No, właściwie to powrócą, ale za 20-30 lat na emeryturę. Na emeryturę wrócą do Ukrainy, ale Ukrainy nie będą odbudowywać. Polskie trolle spełniły swoją rolę, hejtując przeciwników tej wojny. Ale To jest totalna jego kompromitacja. To jest kompromitacja, co on mówi, bo on w tej chwili uprawia propagandę rodem z tego absurdalnego ruchu tak zwanego antywojennego, a tak naprawdę prowojennego, który przybliża Polskę do wojny, bo przecież tutaj w Polsce nie ma jakichś entuzjastów wojny. Niech wojna trwa, zabijajcie się, żeby krew się lała, żeby Ruscy dostawali. Wiadomo, że nie chcemy, żeby wojna trwała, nie chcemy wojny jako takiej, jako zjawiska, ale w tym konkretnym przypadku no, po prostu trzeba wspierać Ukrainę militarnie i tak dalej, bo przegrana Ukrainy oznacza dla nas wielkie kłopoty. O to tu chodzi, a on manipuluje totalnie. Ja myślę, że Dylewski ma tak naprawdę kogoś innego na myśli niż ty myślisz, wiesz, tutaj. To znaczy on nie ma na myśli tych, którzy uważają, że wspierać Ukrainę, bo to on uważa za taką tam ślepotę, tak? A to, co on uważa za idiotyzm, to ja bym powiedział, że tu chodzi o tych Bartosiaków, którzy uważają, że Polska powinna mieć jakąś tutaj własną sprawczość i nie oglądając się nawet na NATO, ruszyć wprost na Rosję, bo tacy ludzie są i ja się zgadzam z Dylewskim. To tutaj masz optymistyczne. Jak Bartosiak. Ja uważam, że on dezinformuje. Ale to nie zmienia faktu, że to, co mówi Dylewski, jest prorosyjskie, tendencyjne, kłamliwe i tak dalej. No jak to, jakieś polskie trolle? To tak jakby zamiast rosyjskie trolle przeważnie, jak ja widzę, jakieś trolle w internecie, to są proruskie, a nie polskie. Są także, nie udawajmy, że nie ma też ludzi, którzy uważają tam NATO pstrato, nie oglądajmy się na Amerykanów, tylko ruszmy sami na Rosję. Tak? No, ale to raczej marginesy. Ja uważam, że to Bartosiak i Budzisz powiedzieli, że NATO do niczego nam nie jest potrzebne. Oni szkodzą bardzo. Trzeba ich rozliczyć. Dylewski tutaj stosuje fałszywy symetryzm, ale dobry symetryzm fałszywy jest taki, że zawiera ziarnko prawdy. Tak? Czyli mówi, że ci ludzie przesadzają i pchają nas ku nieszczęściu, ale oczywiście Dylewski sam nas pcha do nieszczęścia, tylko na zasadzie, żeby nie robić nic. Po prostu tamci chcą zrobić za dużo, a ten nie chce zrobić nic.
I to obie te rzeczy są niedobre dla nas. Dla nas jest dobre to, żeby wspierać dokładnie tak jak teraz, nie zrobić błędu, że się bardziej wślizgnąć w tą wojnę, żeby polski żołnierz musiał ginąć, ani też nie zrobić tak, że przestaniemy wspierać Ukrainę, bo wtedy będziemy otoczeni przez Rosję od południa i to nie będzie dobre. Tutaj delikatna rozbieżność w naszych zdaniach. Bo no, ja myślę, że on tutaj Sokulskim polecił, ale spisujemy ten protokół rozbieżności, cytując Brauna i lecimy dalej. Już kończymy, już to są ostatnie, ale właśnie te ostatnie minuty są najciekawsze. Ja nie przypisuję tyle wszystkiego dobrych intencji, ja tylko myślę, że on wykorzystał faktyczny problem bartosiakowy, żeby uzasadnić swoje sykulskowe zdanie i to wcale nie jest dobre. Tak, bo mogłeś wziąć pod uwagę, że on się tutaj autentycznie czymś zmartwił w tą drugą stronę. Nie, on wykorzystał największych jastrzębi antyrosyjskich, żeby... Ale on to nic nie powiedział o jakimkolwiek Bartosiaku. Ale powiedział o tych, że są idioci, którzy namawiają do wojny z Rosją. Czyli czytaj, na razie nie, bo my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Tak. Chiny nie są w stanie z wojny z Ukrainą, też tylko wspierają Rosję. Więc wojna z Rosją, bo u nas są idioci, czy u nas, czy w Polsce, czy na Zachodzie. Zachód nie jest w stanie wojny z Rosją. No, więc mamy ambasady tutaj. Ale mógłby być, ja też uważam, relacje dyplomatyczne. Idiotyzm, tak, ale wspieranie Ukrainy to nie jest idiotyzm. Natomiast ja myślę, że on tu celowo zaciemnia, żeby tacy jak my się pokłócili właśnie. No właśnie, dobra, to lecimy dalej. Mhm. Już końcówka. Okay. No. 30 lat na emeryturę. Na emeryturę wrócą do Ukrainy, ale Ukrainy nie będą odbudowywać. Polskie trole spełniły swoją rolę, hejtując przeciwników tej wojny. Ale wojna się niedługo skończy. Szczerze mi żal Ukrainy, szczerze mi żal Ukraińców. Najpóźniej za pół roku trzeba będzie brać się za odbudowę, ale Ukraina nie będzie miała kim tej odbudowy realizować. To jest jego teza właśnie główna tutaj, całego materiału. Przed kilkoma dniami Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina. Ale czy z przestępcą się rozmawia? Po co był wydawany ten zakaz akurat teraz? Ano po to, żeby Chinom się nie udała misja pokojowa. Nikt nie usiądzie z przestępcą do stołu. Wojna musi jeszcze potrwać te pół roku. Dopiero za pół roku te przewinienia pójdą w niepamięć. Mam nadzieję, że nie. Rosja nie może przegrać tej wojny, tak samo jak nie mogą przegrać tej wojny Chiny. Jeśli Chiny oddadzą dzisiaj Rosję, za niedługo podzielą jej los. Chiny zostaną same. Dlatego czerpią surowce garściami z Rosji i zwierają sojusze. Już w roku 2021 Chiny były największym odbiorcą rosyjskich surowców. Tu widzimy ponad 140 miliardów dolarów, a dzisiaj zwiększają i zwiększają te ilości. Tu pokazuję to na slajdzie statysty. Handel z Chinami rośnie, a handel z Niemcami maleje. Wojna przyspieszyła te tendencje. Nic więcej. Czy straci na tym Rosja? Nie, nie straci. Chociaż owszem, może stracić. Kiedy Chińczycy wejdą na rosyjską giełdę i wykupią rosyjskie przedsiębiorstwa. W końcu ta gra toczy się o gospodarkę. I pytanie, pokrętne rozumowanie, co się długofalowo stanie z rosyjską gospodarką. Dobra, to już może przejdźmy już do wniosków końcowych, bo wiemy już, co chciał on powiedzieć. W ogóle to założenie, że jest tu jakaś taka... jakby to powiedzieć, jest oczywiście konkurencja światowa autokracji z demokracjami. To na pewno, tylko że chińskie i rosyjskie interesy nie są nawet odrobinę zbieżne, ponieważ Chiny potrzebują Zachodu, a Rosja może się bez niego obyć w zasadzie. Nie? To jest właśnie ten numer. Wielokrotnie się mówi w Polsce odwrotnie, tak jakby Chiny sobie mogły wyczarować rynki zbytu, natomiast Rosja musiała sprzedawać te. Nie, no Rosja potrzebuje albo Chin, albo Zachodu. Natomiast Chiny potrzebują Zachodu. I tutaj nie ma, tutaj to jest ta różnica. Dlatego Chiny nie poparły Rosji, bo Chiny nie poparły Rosji. Oni mieli zrobić im ten alternatywny SWIFT. I co, zrobili? Nie zrobili.
Indie powiedziały, że zrobią i co? Zrobiły, nie zrobiły. Nadal w Rosji wraca handel w ogóle łapa, coraz gorzej z tym funkcjonowaniem jakichkolwiek systemów finansowych, więc handel wymienny niedługo wróci. No także nie ma tego, tak? Nie ma tego, tej pomocy. Więc tutaj jest w ogóle relacja Chin z Rosją jest przede wszystkim kompletnie fałszywie pokazana w tym filmie. Dlatego, że on tutaj próbował pokazać, że Chińczycy by chętnie wykupili rosyjskie przedsiębiorstwa, więc że on niby jest świadom tego, że są różnice. Znaczy Chiny wykupują przedsiębiorstwa na całym świecie, tak? Najczęściej te przedsiębiorstwa już potem nigdzie dalej nie idą, bo Chińczycy najczęściej nie wiedzą, co zrobić z tą wykupioną firmą. Jest jeszcze coś takiego, że Chiny nie mają też, bo tutaj Chiny zwierają sojusze, ale z kim? Kto jest sojusznikiem Chin? Arabia Saudyjska i Iran, jak ostatnio nam kazano wierzyć? Arabia Saudyjska i Iran nienawidzą się nawzajem. To są dwa odmiany islamu. Gdzie tu jest pole do zawarcia? Nie ma jakieś wspólne, no Zachód to jednak jest jakaś wspólnota wartości, tutaj nie ma czegoś takiego. Nie, ale Chiny chcą generalnie pokoju, bo Chiny są wrednym, gangsterskim, paskudnym, zbrodniczym państwem. To nie znaczy jednak, że takie państwo chce wojny. Tak? To nie jest tak, że jak ktoś morduje własnych obywateli, to znaczy chce wojny. Na przykład Stalin wolał mordować swoich, a Adolf obcych. Na przykład, nie? To różni są zbrodniarze. Więc Rosja chciała wojny, bo i to mogło coś dać, zająć Ukrainę, coś tam. Chiny by chciały wycyganić ten Tajwan na przykład. Chiny w ogóle nie operują w ten sposób. I Chiny, jeszcze raz to powtórzę, Chiny nie mają, zobacz, Zachód to jest tak, 300 milionów Amerykanów i 500 milionów bogatych Europejczyków, tak? Powiedzmy. 800 milionów ludzi. Znajdź mi teraz inny rynek na chińskiego chłamu na świecie. No nie ma. No nie ma. Nie ma i nie będzie. Dokładnie tak. A na przykład a Rosja to już jest inna sprawa, bo chiński przemysł amerykański, przemysł niemiecki, przemysł wszystkie chcą ropę. Jeden pies, nie? Dlatego Rosja ma paradoksalnie dużo większą swobodę na świecie w działaniu niż Chiny. To jest ten numer, a ludzie myślą, że skoro Chiny są większą gospodarką, to pewnie więcej mogą. Właśnie nie za bardzo, bo to też chodzi o naturę gospodarki, a nie tylko jej wielkość. Dlatego to jest kompletnie fałszywie pokazane. Chiny są obserwatorem w tym konflikcie, tak samo jak Francja i Zachód generalnie. Nawet bardziej są, bo Zachód wspiera jednak Ukrainę, a Chiny to tam Rosję, to tak delikatnie bardzo. No właśnie, i tak konkludując już też z mojej strony, ten materiał zawierał pewne fakty oczywiście, jakieś statystyki, ale one były kompletnie czasem i to bardzo często, niepokojąco bardzo często, oderwane od rzeczywistości, od kontekstu, od jakiegoś zapośredniczenia tychże statystyk w innych płaszczyznach rzeczywistości, bo rzeczywistość to nie jest tylko statystyka. Interpretacja wielu statystyk i nawet chociażby ta kwestia historyczna, jak doszło do wojny na Ukrainie, była jeśli chodzi o Dylewskiego, tutaj myślę fałszywa i pytanie, czy celowo fałszywa, czy niecelowo. Tutaj widzieliśmy pewnego rodzaju symetryzm, taki, że no, że tuż tutaj Ukraina trochę ma za uszami i tak dalej, co jak rozumiem ma wywołać u odbiorcy przekonanie, no, że ta Rosja to nie jest wcale aż taka zła, a przekonanie, że Rosja nie jest wcale aż taka zła, no niestety jest przekonaniem fałszywym, bo Rosja jest po prostu teraz to, co się dzieje, to jest walka dobra ze złem. Tak uważam. I jakieś tutaj gmeranie w statystykach, pokazywanie jakichś absurdalnych kompletnie, to jest kompromitacja Dylewskiego, ten sondaż z Chin i twierdzenie, że tutaj jest jakaś demokracja, jeżeli dobrze to zrozumiałem, bo w Chinach, bo 77% Chińczyków uważa, że jest tam demokracja. Branie tego na poważnie, pytać ślepca o kolory. To jest kompromitacja i pytanie, czy to jest kompromitacja celowa, czy po prostu wynikająca z jakiejś niewiedzy i faktycznie ograniczenia Dylewskiego, jeśli chodzi o
że on się zna po prostu na gospodarce, ale jeżeli on się zna tylko na gospodarce, no to niech robi materiały dotyczące po prostu gospodarki, a nie wojny i gospodarki, bo wojna i gospodarka to już jest no, polityka i gospodarka, można powiedzieć. A poza tym ja uważam, że jeżeli człowiek takie rzeczy, takie materiały nagrywa, to też nie może zasłaniać się tym, że a ja tylko o gospodarce, a polityka to nie. Nie da się w dzisiejszym świecie tak redukcjonistycznie mówić o rzeczywistości, bo to po prostu jest od tej rzeczywistości oderwane. Świat składa się z wielu płaszczyzn, z różnych kontekstów, wszystkie je trzeba brać pod uwagę, bo inaczej no to mamy jakiś wyrywkowy taki materiał, który do absurdalnych tez dochodzi. Tam nie tylko nie ma polityki w tym, ale tam nie ma nawet kultury. A ja pierwszy raz widziałem materiał o Rosji albo Ukrainie, gdzie nie pojawia się słowo oligarchia, ponieważ oligarchia jest jakby tym, czym te państwa są. To jest tak, jakbyś powiedział o Szwajcarii i nie powiedział o kantonach, albo powiedział o Włoszech i nie wiem, o Garibaldi mnie wspomniał. No po prostu to jest to on dokonał niemożliwego. Zrobił 40-kilkuminutowy film o Rosji, Ukrainie i na przykład mówił takie duby smalone typu, że Ukraińcy nie umieli się gospodarować. A jak oni się... Ja uważam, że ukraińscy oligarchowie to się znakomicie umieli gospodarować. Po prostu okradli własny naród i tyle, nie? Tak samo dokładnie oligarchowie rosyjscy. I przy czym dlaczego Rosja funkcjonuje trochę lepiej? Dlatego, że w Rosji można więcej grabić, tam jest więcej surowców, to jest większy kraj. I jeszcze w dodatku tamtejsi oligarchowie zostali okiełznani, ponieważ Putin wybił, jak Chodorkowskiego na przykład, tak, niektórych oligarchów, których nie lubił, więc się zmniejszyła ilość pijawek. I to jest to dlatego Rosja jest trochę wyżej w tych statystykach. Tak, ale trzeba to wszystko brać pod uwagę, bo nie branie tego pod uwagę zniekształca nam rzeczywistość i to jest bardzo niebezpieczne i ten materiał trzeba zakwalifikować jako po prostu manipulacja. Pytanie, dlaczego Dylewski takie manipulacje robi? On się nie wykręci takimi gadkami, że no tylko o gospodarce, to o polityka. No, z czym do ludzi? Panie doktorze Dylewski, ja cenię pana kanał i naprawdę wiele materiałów oglądałem i dużo się dowiedziałem, ale pójście w taką stronę jest czymś karygodnym. To jest kompromitacja, ten materiał. I jest on bardzo szkodliwy. Jego wartość poznawcza, jeżeli się właśnie tutaj nie uwzględni kontekstu, jest niska, wręcz zafałszowuje rzeczywistość, stawia jakieś dziwne tezy, niejednokrotnie absurdalne. Mam nadzieję, że tego typu po prostu nie będą się powtarzać takie rzeczy, bo no, nie może polski internet po prostu być zaśmiecany takimi pseudo jakimiś analizami, które tak naprawdę, jak powiedziałem, są jedną wielką manipulacją. Wraz z wojną, to znaczy problem widzenia świata ze strony Dylewskiego, doktora Dylewskiego, zdarzały się już wcześniej, ale raczej nie odbiegały one poza obsesje antyamerykańskie, że niby Amerykanie mówią całemu światu, jak ma żyć. Tak się często mówi, ale co to by dokładnie oznaczało? To, że co, Amerykanin stoi i mówi, że mamy zjeść hamburgera. Tak. Masz nałożyć koszulę. Co to w ogóle niby znaczy? Co to znaczy, że moim zdaniem nikt nie rządzi światem? Są strefy wpływów różnych krajów i to, że Ameryka rządzi światem. Natomiast Dylewski uważa, że tak, że Zachód rządzi światem, ale już nie tak bardzo jak kiedyś, bo Chiny wzrosły czy tam coś, bo Rosja już nie słucha czy coś. To tak nigdy nie było, że Zachód po prostu rządzi światem i kropka, nie? Tezą też tego materiału było to, że świat idzie w stronę wschodu. Obsesje antykolonialne, jakie on robił, bez wspomnienia o tym, że Rosja i Chiny też mają swoje kolonie. Rosja, Chiny mają Ujgurów i te ludy, tam Mandżurów i te ludy na dookoła Chin. To jest ta stary taki numer, żeby... A Rosjanie Sybiriaków. Stary numer komunistów z Chin i z Rosji, że kolonializm wymaga statków. A ja powiem, że dla mnie, jak Polak kolonizuje Ukraińca, a Rosjanin Sybirakę, na przykład, czy Buriata, a Chińczyk Ujgura, czy kogoś innego, to wszystko to jest kolonializm.
I to takie, wiesz o co chodzi. To, więc te tendencje takie do mierzenia Zachodu jedną miarą, tą wredną, niechętną, a mierzenia Rosji czy Chin tą drugą już się niestety pojawiały, ale rzeczywiście jemu kompletnie odbiło po rozpoczęciu wojny. No. To jest tak. No dobrze, to kończymy. Tam jeszcze było, taka też wybrzmiewała teza, ona nie pierwszy raz taka teza, o której Wielomska ostatnio, znaczy robiliśmy ten materiał, analizowaliśmy Wielomski, że świat idzie w stronę wschodu, że ta zmiana, która ma być, to właśnie dominacja Chin i Rosji, no według mnie, jak teraz patrzę na to już racjonalnie pod wpływem jakichś dziwnych po prostu ideologicznych schematów, to no, to jest, idzie dokładnie jest inaczej. Zachód się skonsolidował, pokazał swoją siłę i no, trudno tego nie widzieć. Naprawdę trudno tego nie zobaczyć. Tak, Rosja się zblamowała, Chiny się wystraszyły, ale to nie jest tak, że Zachód totalnie rozłożył na łopatki Chiny i Rosję, ale dał im mocnego kopa. I poza tym jest jeszcze taka kwestia, że Wielomska w ogóle ciekawy też taki dziwny znowu mierzenie dwoma różnymi kategoriami, bo Wielomska mówiła o końcu podziału świata na wschód i zachód. To jest kontrowersyjna teza, to jest nieprawdziwa teza, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Ona powiedziała, że zachód się kończy, więc zachodu już nie będzie, nie będzie już zachodu, zachód się kończy. Ale przepraszam, jeżeli zanika podział na wschód i zachód, to wschód też znika. Dlaczego nie było, że zachód i wschód się kończą, wschód i zachód się kończą? Dlaczego tego nie było? A dlatego, że widz ma zapamiętać, że zachód jest słaby i wymięka. A reszta nie ma znaczenia specjalnie, bo ona ma te antyzachodnie obsesje. Bo Zachód dla niej to jest jakieś tam, nie wiem, bezbożnictwo czy tam coś, a ona jest jakoś tam ultra religijna w swoim własnym mniemaniu, bo to, co ona głosi, to też herezja. Tak. No właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Gościem na kanale moim Dzięki. Był doktor Piotr Napierała, który eksperckim okiem zmierzył manipulację pana Dylewskiego. Ja też oczywiście tutaj swoje zdanie wyraziłem i dziękuję bardzo. Rozebraliśmy go na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że to widzom też da do myślenia. Może nawet Dylewski się jakoś do tego odniesie. To by było coś. Albo może zauważy, że robi takie i się jakoś tam napomni. To znaczy, bo on zawsze z krajów zachodnich to cenił na przykład Niemcy i Holandię, czyli akurat te kraje, które trochę Rosji dały szansę, ale Rosja to zmarnowała. I dały też szansę tym autokratom. No tylko, że Rosja odrzuciła tą rękę. No. To jest ten numer, więc to już nie wróci. I teraz no, obawiam się, że rozsądki, jakieś resztki rozsądku Dylewskiego też mogą nie wrócić, więc zobaczymy. No. Kibicuję mu, żeby wróciły. Państwu życzę oczywiście, choć jeszcze się spotkamy na kanale, ale tutaj... Bo to nie jest manipulant dobrych... taki jak Sykulski, że to 100% nie. To mówi do wyrzucenia. To jest tak 45-55. No ale jeżeli jest 40% manipulacji, to i tak jest źle, i tak trzeba to absolutnie potępić, bo ma być zero manipulacji, ma być prawda, ma być wartość poznawcza, a nie... On się kieruje po prostu niechęcią do Stanów Zjednoczonych, a jak ktoś tak wychodzi od czegoś takiego, wiesz, że ja też mogę się kierować niechęcią wobec Rosji, będę mówił, że Rosja śmierdzi, do niczego się nie nadaje, że już jest trupem. Czy ja coś takiego mówię? Nie, nie mówię tego, bo to nieprawda. Rosja ledwo dyszy, ale jakoś tam sobie dyszy, dostała kopa, ale no wiesz, to jest taki jednostronny przekaz, tylko że staw w miejsce Rosji Stany, nie? No właśnie. Wesołych świąt wielkanocnych wszystkich tutaj, wszystkim życzymy i tak dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Wesołych świąt.